Dokładnie 25 września 2005 roku Unia Tarnów, pokonując tutaj Bydgoszcz, Polonię Bydgoszcz, sięgnęła po raz drugi z rzędu po tytuł drużynowego mistrza Polski. Dziś po raz pierwszy, już w trzeciej kolejce nowych rozgrywek, nadarza się szansa do rewanżu. Jesteśmy w Bydgoszczy. Marcin Feddek, Zenon Plech. Witamy i zapraszamy na prawdziwy rarytas, bo kiedy naprzeciwko siebie stoją dwie drużyny, właśnie bydgoska Polonia i Unia Tarnów, w której, jak wiadomo, jeżdżą bracia Golobowie na co dzień, mieszkający wciąż w Bydgoszczy, wówczas emocje są gwarantowane. No to będzie taki typowy torcik żużlowy z tą Wisienką, gdzie bracia Golobowie będą tutaj języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o pojedynki z Protasiewiczem, z Sabiną i z młodymi bydgoszczanami, którzy tak dobrze spisali się w ostatnim meczu z Lesznem. Tomasz Golob już nie jeden raz pokazywał, że na tym torze czuje się jak ryba w wodzie. Wygrywa, można powiedzieć, wszystkie turnieje Grand Prix na tym torze, zna ten tor jak własną kieszeń. Coś można powiedzieć, czekamy na emocje. No to Zenek, przypomnijmy sobie wyniki drugiej kolejki Ekstraligi. Bydgoska Polonia pokonała tutaj wysoko 60-30 Unię Leszno. To była z pewnością spora niespodzianka, że tak wysoko udało się bydgoszczanom wygrać, ale Unia Tarnów pokonuje Marmę Rzeszów 53-37, Adriana Apator Toruń, Atlas Wrocław 46-44, Złomrek z Włóknia Częstochowa pokonuje RKM Rybnik 55-35. Myślę, że przede wszystkim ty oglądałeś ten pojedynek i w Toruniu, potem przyjechałeś do Bydgoszczy, żeby zobaczyć, jak spisują się bydgoszczanie. No i po tym blamażu malutkim we Wrocławiu, kiedy tam Polonia dość wyraźnie przegrała, tutaj zrehabilitowała się. Przede wszystkim młodzież pojechała znakomicie. 13 punktów Buczkowskiego i Jędrzejewskiego, to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. No oglądałem na żywo, można powiedzieć, to spotkanie. Rzeczywiście zaskoczyli mnie młodzieżowcy, wspaniale pojechali przeciwko, można powiedzieć, utytułowanym zawodnikom z Leszna. Bez żadnych kompleksów, no i zdobyli te punkty. No i tak wygląda tabela po dwóch kolejkach na prowadzeniu Toruń. Za Toruniem Częstochowa, Wrocław, Bydgoszcz i Tarnów. Po dwa punkty i po 14 małych punkcików. Szóste miejsce Rzeszów. Przedostatnie jest Leszno, ostatnie Rybnik. Tego można było się spodziewać. Za chwilę czekają nas naprawdę nie lada emocje. Już wiemy, że nie zobaczymy dzisiaj tutaj Toniego Rickardsona. No, jestem ciekaw, jak zareagują na to bydgoscy żużlowcy. Oni do końca nie wierzyli, że Tony Rickardson nie przyjedzie, że pojawi się za niego Scott Nichols. Jeszcze zestaw pary Polonia Bydgoszcz Unia Tarnów. Na tym meczu jesteśmy i radzę Państwu pozostać z nami. Marma Rzeszów, ROF Rybnik, 59-31 ten mecz. Już się zakończył. Atlas Wrocław, Włóknia Częstochowa. Atlas wysoko prowadził po 12 wyścigach. Końcowego wyniku jeszcze nie znamy. Unia Leszno, Apator, Adriana Toruń. Ten mecz rozpocznie się nieco później. Ciekawe spotkanie zapowiada się tutaj, ale też ciekawe spotkania także na innych torach. No na pewno Unia Leszno musi wziąć się do roboty, bo po pierwszym wygranym przy zielonym stoliku, znaczy się, w tej chwili potrzebne są im punkty. Wygrali, chociaż przegrali na torze. W każdym razie no dzisiaj muszą udowodnić to, że są dobrzy w meczu z Toruniem. No to przypomnijmy sobie na początek, jak wyglądała rywalizacja Polonii z Unią Tarnów. 34 spotkania, 20 wygranych Bydgoszczy, 14 wygranych Tarnowa, spotkania w sezonie 2004. Bydgoszcz-Tarnów, tutaj porażka minimalna bydgoszczan, kiedy Bydgoszczy została osłabiona braćmi Golobami, którzy odeszli właśnie do Tarnowa, no ale wówczas problemy z motocyklem miał nieobecność w Bydgoszczy Michał Robacki. Dość pechowa przegrana, no i przegrana w Tarnowie 57-32. A w sezonie 2005 w rundzie zasadniczej kapitalny mecz Tarnów, Bydgoszcz 48-42, no i Bydgoszcz Tarnów również taki sam wynik. Nikt nie zyskał bonusa w finale. Tarnów Bydgoszcz to był pierwszy mecz 56-34. Bydgoszcz w ostatnim spotkaniu przegrywa na swoim torze 44-46. To była pierwsza porażka bydgoszczan, no ale bydgoszczanie troszeczkę się rozluźnili. Troszeczkę zeszło z nich powietrze po tym, jak nie mogli odrobić strat. A my przypomnijmy sobie, jak wyglądało to pierwsze spotkanie. Tam kluczowy moment w Tarnowie, kiedy w biegu 10 doszło do dość kontrowersyjnej sytuacji. Za chwilę powinniśmy ją obejrzeć na naszych ekranach i przypomnieć sobie, jak to wyglądało. Jacek Golob, kask czerwony, Piotr Protasiewicz, kask żółty. Na tej dwójce skupmy się uważnie. Jacek Golob przy krawężniku wychodzi na prostą. Protasiewicz szeroko atakuje, dochodzi do szczepienia motocykli. No i po tym zdarzeniu sędzia Wojaczek wykluczył z biegu Piotra Protasiewicza jako sprawcę upadku. Mnóstwo kontrowersji. Ten bieg ustawił tamto spotkanie. Zenon, jak to oceniasz? No rzeczywiście kontrowersyjna decyzja sędziego. Jacek Golob, można powiedzieć, że był troszeczkę z przodu. Było na tyle miejsca, że no nie zmieścił się Piotrek między bandą, a zahaczył kierownicą. Uważam, że równie decyzja mogła być w drugą stronę. Jednak ja uważam, że sędzia podjął taką decyzję.
i to była decyzja w tym momencie słuszna. Pamiętajmy, że to był finał. Bydgoszczanie, przypomnę, przegrali ten pierwszy mecz 56-34. Spora strata do odrobienia. Tu jeszcze raz wściekły Piotr Protasiewicz. Takich sytuacji mieliśmy sporo we wczorajszym Grand Prix, które zainaugurowało turniejem w Krsko. Tam jednak albo żużlowcy odpuszczali tym, którzy atakowali szeroko, albo ten z tyłu, który był nieco schowany, tak jak tutaj w przypadku Protasiewicz za Golobem, przymykali gaz i jednak szukali innej szansy. Jest to początek sezonu. Każdy z zawodników zdaje sobie sprawę, że długa kariera, długi sezon jest. W każdym razie szanuje kości swojej, kości przeciwników, kolegów. No i przypomnijmy, że w rewanżu bydgoszczanie przegrali na własnym torze po raz pierwszy 44-46. Tarnowianie postawili kropkę nad i. Bydgoszczanie gonili w tamtym meczu. Długo starali się odrobić stratę, ale nie byli w stanie nadrobić tego, co zaprzepaścili w Tarnowie. Proszę Państwa, to i tak był wysoki wynik Polonii Bydgoskiej. Rzeczywiście przed sezonem nikt nie spodziewał się, że zajdą aż tak wysoko. To był olbrzymi sukces tego zespołu budowanego tu w Bydgoszczy. Srebrny medal, który zdobyli w ubiegłym roku. Dwa lata temu Polonia się utrzymała, kiedy odszedł Tomasz Golob z Jackiem Golobiem. Przyszedł Andreas Jonsson, on był objawieniem tamtego sezonu. Przed dwoma laty najwyższa średnia. On uratował praktycznie ten zespół przed spadkiem. No, rok temu przyszedł Protasiewicz, teraz nie ma Robackiego. Jest za to Kościecha, nie ma także Krzyżaniaka. A praktycznie Unia Tarnów z jednym nowym zawodnikiem, to jest Klip. Chyba jemu będziesz kibicował, bo to jest chłopak z Gorzowa, tak jak ty. No, no i rozwija się fantastycznie. No jest to młode pokolenie, które wyrasta na bazie szkółki Bogusia Nowaka. Uważam, że jest chłopak dobry, ma papiery na dobrego jeźdźca. No czas pokaże, czy spełni te wymagania trenerów z Tarnowa. Zobaczymy, poznajmy składy obydwu drużyn, bo już jedni i drudzy czekają na bydgoskim torze przy ulicy Sportowej 2. Skład Unitarnów. Numerem 1 Tomasz Golob, trzeci we wczorajszym Grand Prix w Skro w Krsko. Kapitalna forma. Z numerem 2 Łukasz Drym, który zastępuje Stanisława Burzę. Jacek Golob numer 3. On będzie prowadził parę z numerem 4 Janusz Kołodziej. Scott Nichols. Jednak on pojawił się, a nie Tony Rickardson. Nie wierzyli do końca bydgoscy działacze, ale jednak muszą uwierzyć. 6 Kamil Zieliński, 7 Paweł Klip. Na rezerwie Marcin Rempała, trenerem oczywiście Marian Warzała. Oto Andreas Jonsson wczoraj niezbyt dobrze pojechał w Krskonie. Udało mu się awansować do półfinałów. Na tego zawodnika także liczą bydgoscy kibice. Sabina jak na razie na początku sezonu nie spisuje się tak jak w poprzednim roku, kiedy od początku był wielkim, wielkim wzmocnieniem drużyny z gryfem na piersi. No i dużo będzie zależało też od Piotra Protasiewicza. Wczoraj fatalny występ w Grand Prix. No ale my poznamy skład Polonii Bydgoszcz. Numerem 9 Andreas Jonsson, 10 Krystian Klecha, 11 Robert Sawina, 12 Robert Kościecha, 13 Piotr Protasiewicz, 14 Emil Sajfutinow. To jest ten młodziutki Rosjanin, który ma 17 lat i podobno jest wielkim talentem. Wystartował już w jednym wyścigu we Wrocławiu, tam jednak nic wielkiego nie zwojował. 15 Krzysztof Puczkowski, 16 rewelacyjny Marcin Jędrzejewski. Jak nazywają go tutaj kibice, Siopek. Dziś ustawiony na rezerwie Robert Kurzżał. Za chwilę posłuchamy, co mają do powiedzenia obaj opiekunowie drużyn. No to posłuchajmy pierwszego wywiadu Tomasza Lorka. Jak zwykle dla Państwa pracuje w parkingu. Robert Kurzżał, prowadzący zespół Tarnowskiej Unii. Robert Łukasz Dreml ponoć zaliczył pięknego dzwona, jak się mawia w żużlu, czyli leżał na markecie podczas kwalifikacji czeskich do Mistrzostw Świata. Czy Łukasz Dreml jest na tyle zdolny do jazdy, że dzisiaj w ważnym meczu na wyjeździe Bydgoszczy wstawiłeś go do składu? Pierwsze doniesienia były wręcz dramatyczne, złamanym kręgosłupie, w ogólnych potłuczeniach. Okazało się, że nie jest tak źle. Ojciec Łukasza jeszcze ten sam dzień powiedział, że jest okej, miał wystartować generalnie nawet w niedzielę w lidze niemieckiej. Mamy od tego wypadku praktycznie 2 tygodnie, żadnych dolegliwości. Myślę, że będzie okej. Scotty Nichols w miejsce Tony Rickardsona. To musi budzić jakieś kontrowersje. Przynajmniej wielu oczekiwało, że mistrz świata 6-krotny tu przyjedzie. Scotty jest idealnym zastępstwem za Tonego, czy nie? W Bydgoszczy tak. W Bydgoszczy tak. Toni poza bardzo ważnym pojedynkiem w ubiegłym sezonie, w finale, Bydgoszczy nie spisuje się przeważnie tak, jakbyśmy mogli oczekiwać. A wreszcie Scotta trzeba gdzieś spróbować po ubiegłorocznych dobrych startach. Myślę, że dzisiaj nie powinien zawieść. Roberto, Paweł Chlip, nowy nabytek. Twoje zdanie na jego temat. Lepszy na motokrosie czy na żużlu?
Paweł jeszcze płaci frycowe, jeszcze myślę, że miesiąc, dwa będzie się obywał z Ekstraligą, z bardzo dużą ilością ludzi. Jest jeszcze troszeczkę nerwowo, ale z każdym jego startem widać poprawę. Musi ochłonąć, musi się uspokoić i będzie z niego na pewno duża pociecha. Członek srebrnej drużyny Jaskółek 9-4, wtedy drużyna Tarnowa sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Robert Kurzdżał, menedżer Tarnowskiej Unii. Szczepan Bukowski, prezes Unii Tarnów, powiedział przed tym meczem, że liczy na zwycięstwo swojej drużyny 46-44, a więc czeka na powtórkę z ostatniego finałowego spotkania. Jest to możliwe twoim zdaniem? No będzie bardzo ciężko, bo wiadomo, bydgoszczanie u siebie tu czują się znakomicie. To widzieliśmy na meczu przeciwko Unii Leszno. Unia Tarnów, naprawdę mocny zespół, zresztą mistrz Polski, jednak można powiedzieć, minimalnie wygrał w Lesznie, gdzie Leszno było bardzo cienkie tu w Bydgoszczy. No to posłuchajmy jeszcze Zdzisława Ruteckiego, twojego byłego kolegi z toru. On opiekuje się bydgoską Polonią. Posłuchajmy, Tomasz Lorek, Zdzisław Rutecki. Zdzisław Rutecki, 46-44, było 25 września, ale to był zupełnie inny mecz. Teraz Unia Tarnów bez Tony Rickardsona. Czy to jest handicap dla polonistów, czy też złe przekształcenie losu? Chociaż nie ma Tony Rickardsona, doceniamy wartość kolegów z Tarnowa pod każdym względem, bo w naszym świadku żylowym tacy zawodnicy jak Tomasz Golob, jego brat Jacek, Rempała, Kołodziej, są to wartościowi zawodnicy, dlatego do tego spotkania podchodzimy bardzo zmobilizowani i zrobimy wszystko, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na własną korzyść. Zdzisław, 30 punktów z Unią Leszno robi wrażenie. Świetnie jeżdżący juniorzy. Czemu dzisiaj debiut w tak ważnym meczu Emila Sajfuddinowa w podstawowym składzie? No po prostu go sprawdzamy. Jest to również wartościowy zawodnik i mam nadzieję, że zdobędzie jakieś punkty. Dziękujemy pięknie. Tyle. Mistrz Polski drużynowy z 93 roku, Zdzisław Rutecki, dziś selekcjoner bydgoskiej Polonii. No i ciekawe, jak rozstrzygnie się ten pierwszy wyścig. Ciekawy jestem tego młodego Emila Sajfuddinowa. No tutaj bydgoszczanie mówią, ci, którzy go obserwują, że to jest mega talent. Kapitalnie balansuje ciałem na motocyklu, kapitalnie potrafi wejść w głów. Praktycznie Andras Jonsson, który wypatrzył w Rosji, twierdzi, że to jest zawodnik, który ma 17 lat, ale jeździ tak, jak miał 25. No to za sekundę już obejrzymy, będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jeszcze tego zawodnika nie widziałem na torze. No, bardzo chętnie przyjrzymy się, bo na pewno musimy coś nowego pokazać. Bydgoszczanie stawiają na młodzież. Długość toru 348 metrów, licencja 298, rekord toru. Cóż by inny, Tomasz Golob, do niego należy najlepszy czas. Z tego, co już wiem, co rozmawiałem z Tomkiem, na ten mecz przygotował swoją super jawę. Jawę, na której tutaj regularnie wygrywa w Grand Prix. Jest nie do zatrzymania. Wczoraj startował w tych czterech wyścigach Grand Prix, gdzie zajął trzecie miejsce. Już najdziejemnie przesiadł się po pierwszym wyścigu z jawy, ale to wszystko przed nami. Pierwszy wyścig i już są zawodnicy pod taśmą. Informacja dla państwa, którzy mają programy. Jedziemy według zestawu pierwszego, a więc tor pierwszy, kask czerwony, Emil Sajfuddinow. Jego partnerem w kasku niebieskim będzie Buczkowski. Para gości to Krzysztof Zieliński, numer 6, i Chlip, numer 7. O ile Chlip jest tu w stanie zagrozić, przepraszam, oczywiście Kamil Zieliński, o ile Chlip jest tu w stanie zagrozić przede wszystkim Buczkowskiemu, bo nie wiemy, jak spisze się Emil Sajfuddinow, o tyle Zieliński chyba nie powinien tutaj być zagrożeniem dla bydgoszczan, którzy te biegi młodzieżowe na razie wygrywają. We Wrocławiu wygrali 4-2, tutaj z Lesznym wygrali 5-1. W ubiegłym roku w Unii Tarnów nie było miejsca dla juniorów, bo jeździł Robert Janusz Kołodziej i Tomasz Rempała. No zobaczymy, jak teraz nowi juniorzy się pokażą. Kapitalnie Sajfuddinow, on jest pierwszy, zamyka przy krawężniku swojego partnera Buczkowskiego, ale zostawi mu troszeczkę miejsca i 5-1 prowadzą gospodarze. No wyjście spod taśmy imponujące młodziutkiego 17-latka, a więc to, co mówili bydgoszczanie, to, co mówił trener Rutecki, to, co mówili tutaj jego opiekunowie, przede wszystkim menedżer drużyny, przede wszystkim Leszek Tylinger oraz cała bydgoska tutaj ekipa, że jest fantastycznym zawodnikiem. No widzimy, że prowadzi motocykl bez większego problemu. Krzysztof Buczkowski, który kapitalnie spisywał się w dwóch meczach ligowych. Nieco słabiej pojechał we Wrocławiu, ale tutaj się zrehabilitował, bo wygrywać z takimi asami jak Loram Adams czy Krzysztof Kasprzak to przecież nie lada wyczyn. Teraz Sajfuddinow szerzej, Buczkowski przy krawężniku, chyba troszeczkę podrażniony tym, że młodziutki Rosjanin był przed nim. Jadą parą fantastycznie, daleko, bardzo daleko Chlip, zanim Zieliński
niepotrzebnie teraz chyba Zieliński jeszcze próbuje dogonić swojego partnera. 5-1, staje publiczność, Buczkowski przed Sajfudinowem, mocne uderzenie Bydgoszcza, no i jestem ciekaw tej pierwszej opinii o młodym Rosjaninie. No, na pewno przepiękny start, no, nienaganne prowadzenie motocykla przez dwa okrążenia, później troszeczkę odsunął się od krawężnika, zrobił miejsce dla kolegi z drużyny, z dużą przewagą wygrali ten bieg 5-1. Piszemy więc 5 punktów gospodarzom i 1 punkt unitarnów. Zastanawia mnie tylko, co zrobi teraz Filip, który dość w kratkę jak na razie jeździ w barwach unitarnów. No ale on jednak potrzebuje czasu. Ten sezon mimo wszystko pierwszy w Ekstralidze jest zupełnie inny. Popatrzmy jeszcze na moment startu. Zenon. Przepiękny start z pola pierwszego młodego Rosjanina. Rozegrał ten łuk. Piękne przycięcie Buczkowskiego do krawężnika. Z wyjścia z pierwszego łuku już mamy 5-1. No, Paweł Chlip nie mógł tu jakoś się załapać do tej dwójki. No i był tylko tłem dla znakomitych gospodarzy w tym biegu. Powiedziałeś, że tor jest bardzo twardy, że to nie jest tor, który może na początku pozwalać jeździć po szerokie. Widzimy, że niesie krawężnik. Obydwaj bydgoszczanie od razu przykleili się do tej kredy, jak mówią żużlowcy. No a teraz zobaczymy, co pokaże Tomasz Golob. Przed nami wyścig drugi i po raz pierwszy na torze trzeci we wczorajszym Grand Prix w Krsko. Tomasz Golob uległ tylko krampowi, Nikiemu Petersenowi, pokonał w wyścigu finałowym po fantastycznej walce Toniego Rickardsona. No i na ten wyścig z pewnością czekają wszyscy kibice. Tomasz Golob, kask żółty, Dreml, kask biały. Nie tak dawno miał wypadek, mówiło się o kontuzji kręgosłupa, ale ostatecznie, jak słyszeliśmy, wszystko jest w porządku. Dziś zastępuje Staszka Burzę, który pojechał do Anglii, tam rozegrał jeden mecz, zadebiutował w barwach nowej drużyny. Może dostanie szansę w kolejnym meczu przed własną publicznością. Dziś ściągnięty właśnie Łukasz Dreml. Nie tak dawno, kiedy Łukasz Dreml fantastycznie jeździł bodajże 3 sezony temu w Grand Prix, wydawało się, że ten jego talent eksploduje, ale fatalny upadek właśnie Krsko, kiedy uderzył głową o tor, zatrzymał praktycznie, zahamował jego karierę. No, zahaczył odmuchaną bandę, wtedy jeszcze te dmuchane bandy były wzdłuż prostej. W tej chwili już organizatorzy doszli do, można powiedzieć, do większej wiedzy. Bandy dmuchane są tylko na łukach, gdzie jest prawdopodobieństwo wypadku największe. No i nie ma tego zagrożenia, że na prostej można zaczepić. Pamiętamy tak podobny wypadek sama Ermolenko we Wrocławiu. Dobrze, popatrzmy, wyścig drugi. Tomasz Golob, obok niego ustawiony Andreas Jonsson, dalej Dreml i najbliżej siatki Christian Klecha. Fantastyczna forma Christiana Klechy. Bardzo czekał na ten pojedynek, to będzie wielki sprawdzian dla tego zawodnika. Tomasz Golob, lepszy Andreas Jonsson. Jonsson zamyka Goloba przy krawężniku. Golob jest na trzecim miejscu, bo fantastycznie dołączył do Andreasa Jonssona Christian Klecha. Tomasz na pewno nie odpuści. Powiedział, że pojedzie tutaj na luzie, na fantazji po tym, co wyczyniał wczoraj na torze Krsko. Już jest przy krawężniku. Chyba zagapił się troszeczkę Andreas Jonsson, chociaż udało mu się przypchnąć Tomasza Goloba. Wszystko jest bardzo blisko siebie. No takich pojedynków tutaj można było się spodziewać. Ostatni, zupełnie nie liczy się w walce. Łukasz Dreml, Tomasz Golob, bardzo blisko, cały czas prowadzącej dwójki, gaz czerwony Andreas Jonsson, bardzo blisko niego jedzie Christian Klecha, czy jest za blisko, Tomasz Golob rozpędza się po szeroki, tam jest jeszcze twardo, teraz Christian Klecha zablokował Goloba, tak jak wczoraj Golob krampa podczas Grand Prix, no ale ten cały czas bardzo blisko, szuka tej luki, aby wejść między dwóch zawodników, teraz chyba mu się to uda. Chodził ciasno pod Klechę, teraz wypycha Andreas Jonssona, kapitalna walka i czy Tomasz Golob, czy Andreas Jonsson, jeszcze Jonsson odpycha atak Goloba, teraz troszeczkę szerzej Golob przy krawężniku, chyba teraz wypchnie Andreasa Jonssona, no fantastyczny wyścig, jednak Golob przed Andreasem Jonssonem i Christianem Klechą 3-3, a więc król bydgoskiego toru potwierdza wysoką dyspozycję, cały czas siedział na kole Zenon. Ja praktycznie nie wiem, co powiedzieć, bo aż ręce składają się do oklasku po tym wyścigu i dla Bydgoszcza, i dla Tomasza Goloba. Popełnili błąd? Rzeczywiście piękny błąd. Uważam, że Andreas Jonsson, chcąc pojechać parowo, zbyt długo czekał na swojego partnera, na Klechę. No i przez to stracił, powiedzmy, dystans, bo gdyby pojechał swoje, na pewno ten bieg by wygrał. Tomasz Golob 3 punkty, Andreas Jonsson 2, Christian Klecha 1, Łukasz Dreml 0. Jeszcze raz powtórka startu. No i cóż można powiedzieć, Tomek leciutko przegrał start, został założony, można powiedzieć, wciśnięty w krawężnik przez Andreasa. Po zewnętrznej dojeżdża do niego
partner Klecha, no Tomaszowi zostaje tylko trzecie miejsce, jednak znamy jego upór, jego walkę na torze o każdy centymetr. Jechał do końca, to co powiedziałem wcześniej, że ze względu na to, że Andreas Jonsson czekał zbyt długo na swojego partnera, Tomasz zbliżył się i w pewnym momencie pozwolił zaatakować przy krawężniku, wypchnął Andreasa, przechodząc na pierwsze miejsce i tak się skończył ten bieg. No to tak jak mówiliśmy, to jest esencja Zurzla, to jest coś, na co czekamy w całym tutaj spotkaniu, bo nie tylko pojedynki Tomasza Goloba z Andreasem Jonssonem, które wciąż oglądamy na powtórce. Tutaj jest ten błąd, kiedy Andreas Jonsson odszedł, już miał zbyt wolny motocykl, a Tomasz Golob praktycznie przez cały bieg szukał, albo po zewnętrznej, albo przy krawężniku, w końcu znalazł tą ścieżkę, którą mu chodziło. Dosłownie, a środek toru jeszcze nie trzyma, jest za twardo, się tylko kurzy. Nie wiem, czy bydgoszczanie nie byli przygotowani na to, że Tomasz Golob mimo wszystko uparcie będzie jeździł po zewnętrznej, dlatego tak pilnowali krawężnika, przyzwyczajeni do tego, że Tomasz Golob tutaj z reguły właśnie w ten sposób jeździ, ale wczoraj Krysko pokazał, że też przy krawężniku potrafi zaatakować. Dokładnie tak. Oto bohater ostatniego wyścigu, Tomasz Golob, z pewnością podekscytowany tym, co pokazał. No a przed nami wyścig trzeci, no i języczkiem uwagi będzie to, co zaprezentuje Jacek Golob. Jest prowadzącym parę po dwóch bardzo mizernych występach, kiedy odebrano mu punkty w Lesznie za wyprowadzenie silnika, kiedy zdobył tylko jeden punkt w meczu na własnym torze z Marmą Rzeszów. Dzisiaj dostaje szansę odblokowania się właśnie tutaj na torze, który doskonale zna, a jego partnerem będzie znakomity w tym sezonie Janusz Kołodziej. On najbliżej bandy przy krawężniku. Widzimy już parę gospodarzy. Sabina, kas czerwony, Robert Kościecha, kas niebieski. Kapitalnie Jacek Golob! Czy uda mu się założyć Sabinę? Został Kościecha i szeroko wychodzi niesamowity w tym sezonie Kołodziej, mistrz Polski z poprzedniego sezonu. Jak na razie on na prowadzeniu. Tomasz Golob cały czas musi walczyć z Sabiną. Sabina bardzo wypycha go pod bandę. Za nim bardzo blisko jest walczący także o trzecie miejsce Kościecha. Teraz szedł Kościecha blisko do krawężnika. No i chyba Golob będzie miał problem. Jeszcze jedna próba zaatakowania szeroko, ale tam jest jeszcze bardzo twardo, o tym mówił Zenon Plech. Teraz szedł do krawężnika, próbuje odbić swoją straconą pozycję, ale też świetnie zachował się Robert Kościecha. Popatrzył, gdzie jest Sabina, przypnął atakującego Goloba i znów mamy 3-3. Teraz Nieszow za mocno wykontrował na prostej motocykl Robert Kościecha. On liczy tutaj na dobry występ, nie był jeszcze zadowolony ze swojej jazdy w barwach nowego klubu. Świetnie spisywał się w poprzednim sezonie w Lotosie Gdańsk. Miał być wzmocnieniem bydgoskiej Polonii. Sabina wciąż ma problemy z Jackiem Golobem. Ten nie odpuszcza, tak jak jego brat w poprzednim biegu, ale chyba wszystko już jest jasne. Janusz Kołodziej z olbrzymią przewagą, z olbrzymią łatwością zdobywa 3 punkty. Drugi jest chyba Kościecha, trzeci Sabina, czwarty dojeżdża Jacek Golob. No niemal powtórka poprzedniego wyścigu. Tam poloniści wyszli na 5-1, tutaj było 5-1 dla Tarnowian. No można powiedzieć, że Jacek popełnił błąd i odsunął się od krawężnika. Dał szansę dla Sabiny, że można powiedzieć przeszedł go. Następnie przeszedł jeszcze Robert Kościecha i z pierwszej pozycji można powiedzieć po starcie spadł na czwartą. Janusz Kołodziej, jemu piszemy 3 punkty, Robert Kościecha 2, Robert Sabina 1, Jacek Golob 0. Niezbyt dobrze rozpoczyna mecz, w którym miał się przełamać. Jeszcze raz moment startu. No i proszę zauważyć, jak znakomicie ze startu wyszła para z Tarnowa. Tu w tej chwili Jacek Golob zakłada Sawinę. Janusz Kołodziej po dłużej nabiera szybkości i odjeżdża. W tej chwili Jacek przechodzi na, można powiedzieć, rozpędzonym motocyklem na drugą pozycję. Zamyka Roberta Sawinę do krawężnika, no jednak nie umiał utrzymać tego krawężnika. Znakomity sezon ubiegły Roberta Sawiny pokazał, że zawodnik ten, który był skazywany na straty praktycznie w ubiegłym sezonie, potrafi jechać. Miał znakomity ubiegły sezon, no i w tym biegu pokazał, że naprawdę potrafi jechać. Jeszcze raz walka Jacka Goloba z Robertem Sawiną. Nie odpuszczał popularny Sawka, to Łukasz Drymel. Pierwsze uwagi z Januszem Kołodziejem, który jak widzimy dysponuje rakietowym sprzętem. Drymel zupełnie nie liczył się w swoim wyścigu, a przed nami już wyścig czwarty. No i wszyscy są ciekawi, jak zaprezentuje się Piotr Protasiewicz. Wczoraj w Krysko miał jechać bez obciążeń. Miał po prostu w końcu zaprezentować to, co prezentował w poprzednim sezonie. No ale niestety, tylko jeden punkt, 4-0, ostatnie miejsce. No i bydgoscy kibice troszeczkę obawiają się, jak
przede wszystkim psychicznie przed tym meczem czuje się Piotr Protasiewicz. No a rywale nie są łatwi. Scott Nichols wczoraj kapitalnie jeździł właśnie w Krsko. Jego partnerem będzie Chlip w kasku białym, Piotr Protasiewicz kask czerwony i numer 15 kask niebieski Krzysztof Puczkowski. ...53-37, Atlas wygrywa ze Zwą Rexem, to jest końcowy wynik. No a my już się skupmy na tym, co wydarzy się w tym biegu. Oczywiście odsyłam na www.sportowefakty.pl, tam wszystkie wyniki mogą Państwo śledzić na bieżąco. Nichols, Protasiewicz, Chlip i Buczkowski. Został Nichols, lepszy Protasiewicz, uda mu się założyć i zamknąć Nicholsa. Nichols trochę szerzej wypycha Protasiewicza, ten wypycha Buczkowskiego, ale obaj bydgoszczanie nie mają jednak miejsca na to, aby przepchnąć się przed Nicholsa. Świetnie zrobił to Anglik, jak na razie kapitanie jeździł w Anglii. No a teraz Piotr Protasiewicz bardzo ostro atakuje na tym pierwszym okrążeniu, jednak nie udało mu się wejść przed Scotta Nicholsa. Zdążył zamknąć przy krawężniku atakujących bydgoszczan Anglik, trzeci jest Buczkowski. Nie liczy się znów w walce Klip, chociaż teraz nieco zbliżył się do Buczkowskiego. Z pewnością będzie też szukał swojej szansy wychowanek gorzowskiego klubu. No na pewno ściska za niego kciuki stojący obok niej Zenon Blech, ale jak na razie nie radzi sobie na bydgoskim torze Klip. Nichols wydaje się być spokojny, chociaż cały czas blisko niego Piotr Protasiewicz. No ale to jest kolejny dowód na to, że tutaj każdy wyścig będzie rozgrywał się przez te cztery okrążenia. Nikt nie będzie odpuszczał, jak widzimy, wszyscy bardzo blisko siebie. Teraz troszeczkę rozjechała się stawka, ale Protasiewicz zbliżył się do Nicholsa. Nichols konsekwentnie przy krawężniku, nie zostawia miejsca Protasiewiczowi. Nichols, 3 punkty, Protasiewicz 2, Buczkowski 1 i Klip bez punktu, 3-3. Trzeci wynik 3-3, 10 punktów po stronie gości, 14 po stronie gospodarzy. Wciąż 4 punkty przewagi po tym wygranym wyścigu, 5-1 młodzieżowym. I kto wie, czy ten wyścig może nie zadecydować o końcowym wyniku, tak jak było w meczu pierwszej kolejki w pojedynku w Rzeszowie. No w Rzeszowie rzeczywiście para gospodarzy. O tym mówił trener Stachyra po zakończeniu spotkania, że ten wyścig jednak miał znaczenie. No na pewno pojechali znakomicie gospodarze w tamtym meczu, tak i w tym meczu gospodarze zaczęli od mocnego uderzenia 5-1. No w tym biegu wydawało się po starcie, że Piotr Protasiewicz leciutko wygrał start, że zdąży założyć Nicholsa, proszę zobaczyć. No jednak Anglik doświadczony wcisnął się, można powiedzieć, pod prawą rękę Piotra, wypchnął tu troszeczkę szerzej rywali, przyciął do krawężnika za chwilę, nie zostawił miejsca rywalom przy płocie, gdzie się Piotruś i Buczkowski rozpędzali. No i praktycznie przy tak twardym torze jazda po szerokiej jeszcze w tej fazie zawodów jest niemożliwa. No i tak zostało już do mety. Na pierwszym okrążeniu jeszcze tam zbliżył się Chlip do Buczkowskiego. No jednak popełnił znów parę błędów i został daleko z tyłu. Protasiewiczowi nie udała się ta sztuka, co Jonssonowi z Golobem, ale to już historia. Teraz czas na przerwę, na reklamy. Na razie 4 wyścigi z tego tortu już odcięliśmy i jak na razie trzeba powiedzieć, że naprawdę mamy fantastyczne zawody. Spotkamy się za kilka chwil. Jesteśmy ponownie na ulicy Sportowej 2. Jak na razie Polonia Bydgoszcz prowadzi 14-10 z Unią Tarnów. Na razie lepszy wicemistrz od mistrza. Przenosimy się do parkingu. Tam jest Tomasz Lorek i jego gość Janusz Koldi-Kołodziej. Tak podobno na niego mówicie, Tomek? Tak, dokładnie. Janusz Koldi-Kołodziej, rękawy w kolorze kewlaru, w kolorze złota, a więc mistrz Polski z zeszłego sezonu z Tarnowa. Janusz, bardzo mocne wyzwanie w tym roku. Reading Bulldogs, były klub Pera Janssona, wielkiego mistrza świata ze Szwecji. Jak się jeździ w Anglii takiemu młodemu, skromnemu, świetnemu człowiekowi jak ty? Muszę powiedzieć, że na dzień dobry jest troszeczkę ciężko. Jeżdżę w tym roku w trzech ligach. Zaczęły się już 2. No cóż, cieszę się bardzo z tego powodu, że tam jeżdżę, dlatego że cały czas mam kontakt z motocyklem. Działacze na mnie stawiają. No i trafiłem naprawdę w dobre ręce. Naprawdę w klubie mam bardzo dobrych ludzi. Praktycznie połowa z nich to są albo byli mistrzowie świata, albo kurde, po prostu bardzo dobrzy ludzie. No cóż, chyba lepiej wymarzyć tego nie mogłem. Janusz, słyszałem, że nawet Sadan Samarmolenko, mistrz świata 9-3, też tam dyrektoruje w klubie. Jaką ma rolę? Tak jest. On jest po prostu menadżerem.
pewnych spraw, pewnych dociągnięć, którzy inni nie dociągnęli i przede wszystkim nam pomaga, jest tak jakby trenerem, coś tam podpowie i może coś tam przereguluje w silniku, bo pod tym względem jest bardzo dobry. Można się od niego wielu rzeczy nauczyć jeszcze? Tak jest, na pewno tak. Dziękuję. Janusz Kołodziej, Łodzi, Reading Bulldogs, Unia Tarnów. Janusz Kołodziej podobno jest objawieniem angielskich torów. Wszystkie wyniki, które przychodzą z Anglii, wskazują na to, że obrał chyba dobry kierunek. Jest młodym zawodnikiem perspektywicznym i ty doskonale wiesz, że bez angielskiej szkoły, gdzie te tory są zupełnie inne, inna geometria, każdy tor jest zupełnie inny, zupełnie, jeżeli chodzi o długość torów, też to jest zupełnie inaczej w Anglii. No przede wszystkim tam się uczy prawdziwej szkoły jazdy. No na pewno tak, bo na torach angielskich, które są zdecydowanie dużo krótsze. To, co mówisz, że geometria jest zupełnie inna. Niemocny silnik jak w Polsce, a technika przede wszystkim zawodnika. Trzeba po prostu nauczyć się pracować manetką gazu, żeby wiedzieć, jak wyjść, bo jak w żużlu się często powtarza, jakie wyjście, takie wyjście, jeżeli się wejdzie na wariata. Czasami kończy się to, powiedzmy, w starciu z bandą, a jednak umiejętność poradzenia sobie na tych torach technicznych, no to procentuje później na wszystkich torach. No jedno jest pewne, na tym sprzęcie, na którym startują nasi żużlowcy, wszyscy w Anglii nie mogą startować tutaj. Tu jest tor szybszy, dłuższy, owalny tor, nie ma ostrych łuków, drugi łuk nie jest inny, wszystko jest tak samo. No przed paru laty w ogóle polskie tory były nazywane lotniskami, bo była moda na zawody w sześcioosobowych składach. Pamiętamy to, przerabialiśmy, wiele klubów przerobiło tory, które no tak na dobrą sprawę w tej chwili są niezbyt bardzo widowiskowe, ponieważ odległości między pierwszym zawodnikiem a czwartym są zbyt duże. No a przed nami wyścig piąty, po raz drugi zaprezentuje się w kasku żółtym Tomasz Golob. Jego partnerem nie będzie Dryml, on jest zastąpiony przez Rempałę. On pojedzie w kasku białym, a para gospodarzy to kask czerwony Robert Kościecha i kask niebieski Robert Kościecha, kask czerwony Robert Savina. Zobaczymy, jak znów spisze się ta para w pojedynku z Tomaszem Golobem. Robert Kościecha zaklinał się przed meczem, że będzie chciał kąsać Tomasza Goloba, ale wczoraj po zawodach w Grand Prix troszeczkę mina mu zrzedła. Znów Golob troszeczkę zaspał na starcie. Kościecha lepszy, wypycha Goloba na szeroką. Tam jest polany wodą. Zobaczymy, czy Golob znajdzie tam swoją ścieżkę ulubioną. Kościecha zamyka Goloba przy bandzie, ale zapomniał o krawężniku i momentalnie wykorzystał to Tomasz Golob. Savina jest na czwartym miejscu. Teraz atakuje Rempałę. Rempała odepchnięty przez Savinę traci trzecie miejsce na rzecz Bydgoszczanina. No i teraz dwóch Torunian rodowitych w składzie Bydgoszczy wiezie do mety remis 3-3, bowiem na prowadzeniu z coraz większą przewagą Tomasz Golob. Teraz zwalnia nieco tempo, popatrzył, gdzie jest jego partner. To jest dokładnie to, z czego znamy Tomasza Goloba, ale Rempała jest zbyt daleko. Odzyskał teraz trzecią pozycję. Minął Savinę, ostra walka między tymi zawodnikami na łowcie, bez pardonu. Lepszy na razie Tarnowianin w tym roku, już senior. W zeszłym roku, tak jak mówił Zenon Plech, wspólnie z Kołodziejem tworzyli niesamowitą parę juniorską. A Tomasz Golob mknie po swoją drugą trójkę. Wiem, że tutaj bydgoscy kibice zakładali się przed tym meczem, czy Tomasz Golob osiągnie komplet punktów w tym meczu, czy też będzie poskromiony przez Bydgoszczan. Wydaje się, że ci, którzy postawili na Goloba, mają rację. Można by powiedzieć, że bieg można podzielić na dwie części. Pierwsza część to walka Tomasza Goloba z Robertem. No i drugie, że znakomicie jednak pojechał Rempała, który walczył o trzecią pozycję z Robertem Saviną. No zwycięsko można powiedzieć, że po pierwszym łuku, gdy prowadzili gospodarze 4-2, Tomasz Golob z znakomitym atakiem przeszedł z dużej na małą i na wejściu drugi łuk już był z przodu. Tomasz Golob 3 punkty. Robert Kościecha 2, mimo że prowadził po pierwszym łuku. Marcin Rempała odzyskał 1 punkt. Bez punktu Robert Savina wciąż nie najlepiej spisuje się na początku sezonu. Popularny Sawka. Jeszcze raz powtórka startu. No, znakomicie ze startu Robert Kościecha tu wywiózł Tomasza Goloba bardzo szeroko. Tomasz nabrał szybkości, jednak nie było zbyt dużo miejsca przy bandzie. Nie zdążył tam wepchnąć się i zrobił teraz takie, można powiedzieć, takie skrzyżowanie. Przeszedł między Robertem, wszedł w krawężnik i praktycznie na wejściu w drugi łuk było 4-2. Jednak Robert Savina pojechał znakomicie na tym drugim łuku. Przeszedł na trzecią pozycję i jechał na trzeciej pozycji przez dwa okrążenia. Atakowany przez
Rępałę, no nie wytrzymał ciśnienia i dał się przejść. Przy samym krawężniku wydawało się, że walka prawie na łokcie, jak na wczorajszym Grand Prix. No piękny bieg, można przyklasnąć, że Rępała jako senior pokazał w tym biegu, że stać go jeszcze na wiele. Ze mną zgodzi się kolejna wisienka na naszym torcie. Przed nami kolejny wyścig, no i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Tomasz Golob już w dyskusji w parkingu, a przed nami wyścig szósty. Zobaczymy, jak spisze się w mocniejszej stawce Emil Sajputinow. On pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem będzie Piotr Protasiewicz. On ustawiony będzie najbliżej bandy. Z pierwszego toru pojedzie Jacek Golob, a więc bardzo trudny rywal dla młodego Sajfutinowa, biorąc pod uwagę, że Jacek Golob wygrał start, ale Sajfutinow, przypominam, także wyszedł spod taśmy kapitalnie. Podobno nie ma żadnych kompleksów, więc zobaczymy, jak spisze się w pojedynku z Jackiem Golobem. No ale nie zapominajmy, jeszcze jest w kasku białym na trzecim torze Janusz Kołodziej, który w pierwszym biegu praktycznie zdeklasował rywali. Jaki scenariusz? Sajfutinow? No, uważam, że to, co pokazał w pierwszym biegu, stać go i w tej chwili na dobry start. Golob, Sajfutinow, Kołodziej, Protasiewicz. Kapitalnie jednak Jacek Golob też świetnie wyszedł spod taśmy. Protasiewicz, Sajfutinow przy krawężniku próbuje kąsać już Jacka Goloba. Rozpędza się Protasiewicz, rozpędza się Kołodziej. No i w tym momencie dwójka tarnowian na prowadzeniu. Sajfutinow chyba troszeczkę wypchnął, nie widząc atakującego swojego partnera Piotra Protasiewicza. Za chwilę zobaczymy to w powtórce. Nie było tu raczej winy tarnowian, tak przynajmniej mi się wydaje z tego pierwszego. No można powiedzieć, że zawodnicy nałożyli się na siebie. No być może wychodzi jeszcze ten brak odjeżdżenia w parze młodego Sajfutinowa. Chciał z pewnością jak najlepiej, nie oglądał się, gdzie jest jego partner. Protasiewicz atakował bardzo szeroko. Znów mieliśmy świetne wyjście spod taśmy Jacka Goloba. Tym razem nie popełnił błędów z pierwszego wyścigu. No zaraz będziemy mieli powtórkę. Pan sędzia z nami obserwuje powtórkę. No i jeżeli można powiedzieć coś, no ja bynajmniej nie dopatrzyłem się niczyjej winy. Tu w tej chwili będziemy widzieli jeszcze raz znakomity start Jacka Goloba, który z pierwszego pola znakomicie wyszedł. Tu widzimy Janusz Kołodziej bardzo daleko z tyłu. W tej chwili przycina do krawężnika, nabiera szybkości. Tu wchodzi pod zawodników. Nie odsunął się, można powiedzieć, nie dotknął nikogo. Praktycznie można powiedzieć jak klocki domino. Jeszcze jedna powtórka, jeszcze cały czas analizujemy to, co wydarzyło się w drugim łuku. Kask żółty, Jacek Golob zupełnie nie interesował się tym, co dzieje się z tyłu. Janusz Kołodziej wyszedł przed Sajfutinowa. Gdyby Janusz Kołodziej wysunął się może jeszcze jeden metr, na pewno on byłby sprawcą wypadku. W tej chwili no nie widzę tu winy Kołodzieja. Wciąż zastanawia się. Znakomity przygotowany motocykl. Sędzia zawodów, pan Artur Kuśmierz, cały czas analizuje tą sytuację. Czy wykluczyć któregoś z zawodników? Jeszcze jedna sytuacja na zwolnionym tempie. Sajfutinow mocno wyłama motocykl. No i jednak pan sędzia Artur Kuśmierz wykluczył młodego Rosjanina z tego wyścigu. Za chwilę powtórka w trzyosobowym składzie. Nie zauważył atakującego chyba Piotra Protasiewicza. Na tym śliskim chyba torze, na wejściu w ten drugi łuk, zbyt mocno wykontrowało motocykl młodemu Rosjaninowi. No i nie miał wyjścia. Ja uważam, że no kontrowersyjna decyzja sędziego, bo młody Rosjanin naprawdę nie mógł inaczej pojechać. Bardzo czyste wejście mistrza Polski Janusza Kołodzieja pod tego zawodnika. No nie było miejsca tam dla Piotra. Janusz Kołodziej miał pretensje po ostatnim meczu na własnym torze z Magdą Rzeszów do Pawła Miesiąca za to, że ten kilka razy w biegu nie zostawiał mu miejsca. Tym razem nie można nic powiedzieć o jeździe nie fair Janusza Kołodzieja. Wszedł bardzo czysto, nie dotknął młodego Rosjanina. Być może ten troszeczkę się wystraszył, to jednak jest 17 lat. Troszeczkę się odsunął, a tam już nie było miejsca dla Piotra. No i za chwilę zobaczymy powtórkę. Osamotniony Piotr Protasiewicz będzie miał bardzo trudne zadanie. Wprawdzie nie wyszedł start Kołodziejowi, tak jak w jego pierwszym wyścigu, kiedy no praktycznie już na 30 metrach był daleko przed zawodnikami, a bieg wygrał chyba z 30-metrową przewagą. Teraz poszło nieco gorzej, no a Piotr Protasiewicz ewidentnie nabierał rozpędu po zewnętrznej części toru. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Będzie stał. No ale można powiedzieć o motocyklu Janusza Kołodzieja, który z wyjścia z pierwszego łuku był bardzo daleko z tyłu.
jednak znakomicie przygotowany motocykl, znakomita prędkość, można powiedzieć długa prosta, jaką zrobił z wyjścia z pierwszego łuku, pozwoliła mu na dopędzenie rywali, praktycznie wchodził jako drugi w ten drugi łuk. Zobaczymy, jak będzie wyglądała powtórka. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało młodemu Rosjaninowi, a z nim właśnie rozmawia Tomasz Lorek. Drodzy Państwo, przed wieloma laty polscy reprezentanci na żużlu świetnie ścigali się w Baszkirii, w słynnej Uwie. Zenek Plech to na pewno potwierdzi, tam świetne sukcesy odnosili polscy żużlowcy. Kiedyś jeździł tam Greg Walasek. Emil Sajfudinow pochodzi z Baszkirii. Emil, jak ważna dla Ciebie jest polska liga? No uczyca jeździ dobrze i za dużo rezultatów i baczyć za Grand Prix'ami. Najważniejsze to dobrze jeździć w polskiej lidze, no i kiedyś oczywiście wstąpić do elitarnego grona Grand Prix. A co stało się w tym wyścigu? Byłeś wykluczony. Czujesz się winny? Kołodzie mnie trochę podwinął i tam Protasiewicz jeździł. I tak. Wszystko jasne, Kołodzie mnie trochę podwinął. Mówiłem, Emil Sajfudinow, numer 14, junior bydgoskiej Polonii, Budleks. A później nie było miejsca i domino efekt. Piotr Protasiewicz był na miejscu na zewnętrznym części toru. Tam nie było szans, żeby uniknął karambolu. Emil, jak czujesz się w Bydgoszczy? Dobry to jest klub dla Ciebie? Tak, dobrze. Kolegi też dobrze, z komandy. Wszystko dobrze. Z komandy, tak jest. Timor i jego komanda. Kiedyś piękna powieść rosyjska. A Andrzej Cichy pomaga. To dobry mechanik, Andrzej Cichy? Tak, bardzo dobrze. Andrzej Cichy to był świetny mechanik Roberta Rafała Dobrowskiego i Klechy. Pomaga również Emilowi Sefudinowi. To jest żużlowiec, którego znalazł Andras Jonsson. Powiedział bydgoskim działaczom, bierzcie go w ciemno. Po raz drugi, mimo tego, że został wykluczony, pokazał się naprawdę z dobrej strony. No a jego komanda, przypomnijmy, prowadzi po 5 wyścigach 14-16. Jak sądzisz, jak rozwinie się jego talent? O ile uda mu się uniknąć jakichś kolizji groźnych, które z reguły hamują takich zawodników? No na pewno w tych dwóch pierwszych biegach pokazał się z jak najbardziej korzystnej strony. Ten pierwszy bieg mnie zaskoczył, bo pierwszy raz widziałem tego chłopaka na torze. Potrafi jechać, no i uważam, że na pewno warunki, które mu stworzyła Polonia, pomogą mu się rozwinąć temu jego talentowi, no i będzie pociecha z tego zawodnika. Strzał w dziesiątkę bydgoskich działaczy? Uważam, że tak, no bo na dzień dzisiejszy widzimy wielu zawodników zakontraktowanych w różnych klubach polskich, o których można powiedzieć wielu nic nie słyszało, no i rzeczywiście na dzień dzisiejszy nie wszyscy się sprawdzają. No to jest przykład juniora z zagranicy, który jednak coś potrafi, bo już mieliśmy przykłady w tych dwóch kolejkach, że pojawiali się zawodnicy młodzi, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, nie powinni zajmować miejsca polskim żużlowcom, ale my skupmy się na powtórce tego biegu przerwanego. Jacek Golob, kask żółty, obok niego Janusz Kołodziej, no i najbliżej siatki Piotr Protasiewicz. Trudna sytuacja, jeżeli wygrają start Tarnowianie, z pewnością będą chcieli wywieźć Protasiewicza. No Piotr zna ten tor znakomicie. Uważam, że przy dobrym starcie może wygrać ten bieg. Również po przegranym starcie może przyjdzie do krawężnika, też może wygrać ten bieg. Dobry start Protasiewicza. Będzie próbował się zakładać. Teraz wypchnął go nieco Janusz Kołodziej. Był kontakt między tymi żużlowcami. Jacek Golot na tym skorzystał. Jest pierwszy, ale rozpędza się Piotr Protasiewicz. No to jest pierwszy pojedynek tych dwóch zawodników po tym biegu, który tak mnóstwo był wspominany, tak często był komentowany i tak często do niego wracano, kiedy Piotr Protasiewicz przewrócił się w Tarnowie. Kapitalny atak teraz Protasiewicza, nie przytrzymał go Kołodziej. Protasiewicz rozpędza się w stylu Tomasza Golowa, jedzie bardzo szeroko, no i chyba minie Janusza Kołodzieja. Teraz jest zdecydowanie drugi Jacek Golob, konsekwentnie przy krawężniku. On jest znany z tego na bydgoskim torze. Jacek zawsze jeździł przy krawężniku, Tomasz szerzej. On potrafił rzeczywiście trzymać się kredy. Teraz odszedł od krawężnika i czy wykorzysta to Protasiewicz? Wchodzi między dwójkę zawodników, Janusz Kołodziej przy krawężniku. Chyba odzyska prowadzenie. Protasiewicz jest drugi, teraz przecina do krawężnika. Tam jest też Jacek Golob. Fantastyczny wyścig. No i też kapitalna akcja PP Piotra Protasiewicza. Naprawdę aż chce się komentować takie zawody. Protasiewicz czy Kołodziej? Jednak chyba Protasiewicz obłysk szpychy. Ale poczekajmy na powtórkę, bo tutaj Zenon Plech kiwa mi ręką, że ma wątpliwości. Na pewno trzeci Jacek Golob, no a cały stadion Bydgoszczy stał i oglądał to ostatnie okrążenie. Z niedowierzaniem jest z nami sędzia, który za chwilę rozstrzygnie, kto był na mecie pierwszy. Poprosimy o powtórkę. Bliżej krawężnika atakował Kołodziej. Protasiewicz. Szerzej Protasiewicz, no i decyzja arbitra zgodna z Zenonem Plechem, bo widać tutaj ewidentnie, że o te pół opony
Protasiewicz był jednak szybszy, a więc szybko odnalazł się po tej wczorajszej porażce podczas zawodów Krsko. Jeszcze będzie szansa o tym powiedzieć. Piotr Protasiewicz, jemu piszemy 3 punkty, Janusz Kołodziej 2, Jacek Golob 1. Bardzo długo prowadził Emil Sajfutinow, wykluczony. Protasiewicz naprawdę może z tego biegu być zadowolony. Zrobił to, co zrobił w pierwszym swoim biegu Tomasz Golob. Rozdzielił parę Tarnowian i wygrał wyścig. No można powiedzieć, że znakomicie pojechali w pierwszym łuku zawodnicy z Tarnowa. Leciutko puknięty Piotr Protasiewicz musiał odjechać bardzo szeroko. Jacek po znakomitym starcie wychodzi na prowadzenie. Jednak obaj zawodnicy nie potrafili jakoś pojechać parowo. Jacek jechał zbyt bardzo wąsko, pozwalał się napędzać Piotrowi Protasiewiczowi po zewnętrznej. Można powiedzieć, że w pewnym momencie się pogubili. Pojechał Jacek za szeroko, Janusz Kołodziej środkiem pola, później przycinał do krawężnika. Wykorzystał to znakomicie Piotr Protasiewicz i można powiedzieć na mecie o błysk szprychy przed Januszem Kołodziejem. Wciąż oglądamy jeszcze powtórki tego wyścigu, bo był niesamowity, taki właśnie jak oglądaliśmy z udziałem Tomasza Goloba. No tu widzimy, się ogląda Jacek Golob, gdzie jest Janusz Kołodziej, gdzie jest Protasiewicz. Protasiewicz już atakuje szeroko. Już jest na drugiej pozycji, za chwilę zaatakuje, proszę bardzo, w tej chwili idzie szeroko, bo Jacek jedzie środkiem pola. W tej chwili wychodzi przy krawężniku. No, Janusz Kołodziej już jest trzeci. W tej chwili atak Piotra Protasiewicza znów bardzo szeroko, Jacek jedzie przy krawężniku. No w tej chwili może zaczyna się robić pas przy krawężniku, za chwilę może to być korzystne pole jazdy, no bo ta duża nie trzyma aż na tyle. Jednak wykorzystał to Piotrek Protasiewicz, wysunął się na prowadzenie, no i o błysk szprychy przed Kołodziejem. Zenon, i to jest dopiero druga trójka na koncie Bydgoszczan, drugi bieg indywidualnie wygrany przez Bydgoszczan, cały czas wygrywali goście, jeden wyścig wygrał tylko pierwszy, Emil Sajfutinow. Wszystko się tu zmienia w kalejdoskopie. Przed nami wyścig siódmy, jedna zmiana. Nie ma Krzysztofa, nie ma Kamila Zielińskiego. Jest Klip za niego w kasku białym, w kasku żółtym. Scott Nichols w kasku czerwonym. Andreas Jonsson, jego partnerem Christian Klecha. Jonsson najbliżej krawężnika. Jednak szybszy Scott Nichols. On jest pierwszy. Na dwóch drugich miejscach są gospodarze. Teraz bardzo odważnie przedzierał się, troszeczkę przyblokowany przez Jonssona. Klecha odszedł szeroko, Nichols wykorzysta to chyba Andreas Jonsson, jednak nie. Zdążył zamknąć swoich rywali znów przy krawężniku, szeroko atakuje Klip, ale znowu nie może nawiązać walki z dwójką bydgoskich rywali. Nichols już kontroluje chyba to, co dzieje się na torze w Bydgoszczy. A nie może wygrać swojego wyścigu Andreas Adrenalina Jonsson, jak na niego mówią tutaj bydgoscy kibice. Christian Klecha spokojnie podąża ścieżką swojego partnera. Chyba nic już w tym biegu nie wydarzy się. Scott Nichols wydaje się być pewnym tego, że dowiezie 3 punkty. No ale przyszło jest wszystko możliwe. Tak jak wczoraj defekt podczas zawodu Grand Prix zaliczył Adams. Wielki dramat tego zawodnika, ale teraz Scott Nichols, kask żółty, pewnie dowozi 3 punkty. Jak na razie znakomicie zastępuje do niego Richardsona. Drugie biegowe zwycięstwo Scotta Nicholsa. Andreas Jonsson, jemu piszemy 2 punkty. Christian Klecha 1. No i daleko znowu z tyłu Paweł Klip. Jak na razie 1-0-0 po stronie wychowanka gorzowskiego klubu. No i też warto zwrócić uwagę na to, że znów nie wygrywa Andreas Jonsson. No można powiedzieć, że strzał w dziesiątkę ze menadżera Unitarnów, kierownictwo Unitarnów, że miejsce do niego Richardsona, aktualnego mistrza świata, wzięli Scotta Nicholsa, bo znakomicie się spisuje na tym torze w Bydgoszczy, na torze naprawdę bardzo twardym i dość specyficznym. Potrafi znakomicie jechać, wygrał bieg, nie pozostawiając zawodnikom złudzeń. Nichols 3 punkty, Andreas Jonsson 2, Krystian Klecha 1, Paweł Chlip 0. Kolejny wyścig 3-3, cały czas bydgoszczanie utrzymują tą dwupunktową przewagę, którą wypracowali sobie w pierwszym wyścigu. Jeszcze raz moment startu. Wydawało się, że Andreas Jonsson wygrał start, leciutko podniosło mu koło, jednak przyczajony Scott Nichols bardzo równo, szybciej dojechał do łuku, zamknął Andreasa do krawężnika i z wyjścia z pierwszego łuku był na pierwszym miejscu. Pojechał w drugi łuk, pojechał bardzo szeroko. Pozwoliło to rywalom z Bydgoszczy zbliżyć się do niego.
jednak już w następnym łuku tego błędu nie popełnił, jechał przez trzy okrążenia przy krawężniku, no i rywale podążali tym samym torem. Krystian Klecha, który w meczu z Unią Leszno pojechał kapitalnie, zdobył 10 punktów. Jakby tutaj troszeczkę zawahał się, jakby no, był w cieniu Andreasa Jonsona. Chyba próbował pojechać sam, ale potem spasował. Można powiedzieć, że jedzie naprawdę bardzo dobrze. Nie odstępuje, bo przegrywa z tak znakomitymi zawodnikami jak Andreas czy Scott Nichols bardzo niewiele, bo długość motocykla to nie jest żadna duża odległość. Tym bardziej, że to są zawodnicy bardzo utytułowani i rutynowani, a młody Klecha no, dopiero się uczy. Pierwszy sezon wśród seniorów. To on ma właśnie zastąpić Robackiego, oddanego do Grudziądza. W poprzednim sezonie z pewnością spisywał się znakomicie. No i sam był ciekaw, jak będzie wypadał, bo to zawsze takie przejście z juniora do seniora jest bardzo trudne dla zawodników. Jeszcze raz mamy powtórkę poprzedniego wyścigu. No jak widzimy, żużlowcy cały czas bacznie oglądali to, co działo się na torze. A my przenosimy się do parkingu. Tomasz Lorek, Scott Nichols, no ale podobno Tomek, ty przyjechałeś razem z Tonym Richardsonem, przyjechałeś tym busem, gdzieś zgubiłeś do niego Richardsona, bo jednak jest Scott Nichols, a obawiali się bydgoszczanie, że Tony Richardson pojawi się w parkingu. Marcinie, wielkie serce Tomasza Dołkowskiego, Welchrupas, to jest mechanik Tony Richardsona, który przewiózł 1400 km mnie aż stąd z Kerszko do Bydgoszczy. Dzięki temu chcieliśmy nastraszyć się nieco Tony Richardsona i widokiem jego busa, który przejechał trochę wokół stadionu ulicy Sportowej w Bydgoszczy, ale oczywiście to była fikcja i blef. Jest Scott Nichols. Scotty, no wins last night in Kerszko, 9 points altogether, but pretty amazing racing with Tony Richardson. Today you have back perfect, more marvelous replacement for a six-time world champion. Yeah, I mean, I was disappointed not to have some wins in the Grand Prix, but, you know, I was consistent. I was disappointed I didn't get to the final, but, you know, I can take some good out of that and come here today. And this wasn't the date I originally had, so it was a bonus for me. And come here and hope I can have a good meeting for the turn-off and we can have a good day. Na pewno jest to frustrujące dla mnie, że ani tego 20-ligowego nie odniosłem na stadionie Matija Kupca na Słowenii, bo tam było 2-1, 2-2-2-2, 9 punktów i później przegrana bolesna w półfinale Grand Prix Słowenii. Natomiast ten wyścig już miałem wcześniej zakontraktowany, tu miałem wcześniej przyjechać do Bydgoszczy. Jest mi bardzo miło, że świetnie tutaj startuję i mam nadzieję, że zespół Unitarnów wygra ten mecz. Mój dorobek indywidualny nie jest tak istotny. Natomiast w Grand Prix nie jest jeszcze to idealnie, bo brakuje zwycięstw biegowych. Scotty, do you little love to race on this circuit? Sorry? Do you love to race on this circuit? Yeah, it's a good track. It's very, very slick today. It's difficult, you know. It's hard to pass. I mean, Thomas... Not the one you're supposed to or you've expected to have? I knew it would be slick, but not quite this slick. It's really difficult. But, you know, Thomas has shown that you can overtake it. He's a bit of a specialist around here. And so, you know, you can use that as a bit of inspiration for us. And I'm enjoying it, you know. Make the start, that's the main thing, and I've done that. So just hope to continue and have a good day. Thanks very much, Scotty. Tomasz Golob jest swego rodzaju inspiracją dla nas wszystkich, bo on pokazuje się na tym torze bardzo twardym. Ja spodziewałem się, że będzie tutaj twardo, ale nie myślałem, że będzie aż tak twardo na torze bydgoskim, mówi Scotty Nichols. Ale inspiracja płynie z Tomasza Goloba i jego jazdy, który pokazuje, że na tym torze można wyprzedać nawet na kresce i walczyć na całej szerokości toru. Tyle Scotty Nichols, Wielka Brytania, Unia Tarnów. No i nawet żużlowcy podkreślają czapki z głów przed tym, co pokazał Tomasz Golob i dzisiaj, i wczoraj. Popatrzmy na to, jak wyglądała klasyfikacja Grand Prix w Kresko. Tomasz Golob zajął tam trzecie miejsce, wygrał wyścig finałowy. Nicky Petersen, chociaż przegrał start z Tomaszem Golobem, potem znalazł tą jego ścieżkę, wepchnął się przed Tomasza Goloba. Tomasz Golob musiał do końca opierać ataki taniego Richardsona. Ten Richardson skończył zawody na czwartym miejscu. Piąty Lee Adams, szósty Scott Nichols, siódmy Antonio Lindbeck, ósmy Matej Zegar. Nichols przegrał swój wyścig półfinałowy właśnie z Tomaszem Golobem i z Krampem. Adams prowadził w tym wyścigu, zdefektował motocykl tuż przed metą. Dziewiąty Andreas Jonsson, 10 Lee Richardson, 11 Craig Hancock. To była wielka niespodzianka. To była wielka niespodzianka, o czym już mówiłeś przed tymi zawodami, Zenek, że zawiódł się chyba Craig Hancock. O tym jeszcze za moment. Jarosław Hampel, dopiero 13. 4 punkty wywalczone wczoraj na torze w Kresko. 14 Matej Ferian, 15 Nils Christian Iversen, no i 16 Piotr Protasiewicz. Niespodzianka in minus i to dużo. No znaczy się w jednym przypadku Piotrek musiał położyć motocykl. Miał upadek, a to tylko dlatego, że nie chciał zahaczyć około, nie doprowadził tym samym do jakiegoś większego wypadku, położył się, ale uczciwie zszedł z toru, no i chwał mu za to, że po prostu nie doprowadził do przerwania biegu.
Myślę, że to jest taki pierwszy nieudany występ i potem Protasiewicz zaprezentuje to, czego praktycznie się spodziewamy, bo ten zawodnik już dojrzał, już powinien w końcu w tej światowej czołówce pokazać, że no nie jest tym, który będzie jeździł tak jak Tomek Chrzanowski w poprzednim sezonie. No uważam, że swoje frycowe Piotrek już kiedyś, bo startował, to nie jest pierwszy sezon to Piotra w Grand Prix, on już swoje frycowe zapłacił, on już dużo czasu miał na przemyślenie, z powrotem jest w tej elicie i na pewno to był wypadek przy pracy. Ale myślisz, że jednak coś siedzi w psychice Piotra, że jednak te zawody tak go spinają, że nie jest w stanie osiągnąć lepszego rezultatu? No to trzeba by z Piotrem porozmawiać, nie wiem czy Przyjechał dzisiaj późno, nie chciał zbytnio rozmawiać, skupił się na tych zawodach, chciał się jak najlepiej zaprezentować. On w kasku czerwonym, jego zobaczymy najbliżej krawężnika, są dwie zmiany. Jego partnerem będzie Jędrzejewski, on zastąpi Sajfudinowa w kasku niebieskim, a rywale to Tomasz Golob i Rębała zastępujący Czecha Drymla. Kapitalnie Tomasz Golob, kask żółty, on szeroko już w swoim stylu, tak jak tutaj jeździ na Grand Prix. Czy zamknie go Protasiewicz? Jednak nie zdążył, nie zrobił tego manewru, który wykonał Jacek Golob na swoim torze w pamiętnym finałowym pojedynku. Tomasz Golob znów pierwszy, Rębała atakuje zaciekle w kasku białym Piotra Protasiewicza. Jędrzejewski blisko krawężnika, teraz będzie musiał odpierać ataki Rępały, którego minął na wirażu, ale Rępała jedzie szeroko. Teraz może pomoże Jędrzejewskiemu Protasiewicz, który spróbuje wypchnąć Rępała, ale Rępała kapitalnie objeżdża szerzej Protasiewicza i 5-1 prowadzą reprezentanci unitarnych. No chyba poważny błąd Piotra, który nie spodziewał się, że środkiem toru przejedzie koło niego, środkiem wirażu, za jego plecami Rępała, że uda mu się założyć go na wyjściu hub. No i teraz dwójka Tarnowian na prowadzeniu. Tomasz Golobka z żółtej dołączył do niego Marcin Rępała. Wydaje się, że tutaj nic już się nie zmieni. 30 metrów przewagi nad Piotrem Protasiewiczem. No i młodziutkim Jędrzejewskim, który dostał szansę startu w tym wyścigu. Nie wyszedł mu ten pierwszy bieg. Nieśmiałe gwizdy na torze bydgoskiej Polonii na stadionie, chyba niepotrzebne. Tomasz Golob znów klasą sam dla siebie. Jemu piszemy znów 3 punkty, ma tych punktów już 9. 3 biegowe zwycięstwa, ale po raz kolejny Marcin Rępała pokazał, że ten wynik, który osiągnął w meczu na własnym torze w poprzedniej kolejce, to nie jest przypadek, on będzie dużym wzmocnieniem jadąc jako senior. No rzeczywiście, wspaniały bieg Rępały. Można powiedzieć, że Tomasz Golob po znakomitym starcie wygrał ten bieg. Tu można spojrzeć jeszcze raz. Znakomity start Tomasza Goloba z czwartego pola już na wejściu praktycznie. Wyjeżdża bardzo szeroko pod samą tą dmuchaną bandę. Tu zostawiając jeszcze ciut szansy dla Piotra. No jednak przed tym biegiem była polewaczka na torze. Przy krawężniku jest dość ślisko. I może to uśpiło Piotra, bo zbyt kurczowo jechał przy krawężniku. Wykorzystał to Marcin Rępała, który na razie jedzie za śladem Piotra Protasiewicza. Jednak na drugim okrążeniu, koniec drugiego okrążenia, zaatakował środkiem toru na drugim łuku. Przyniosło mu to powodzenie, przesunął się na drugą pozycję i dojechał do Tomasza Goloba i jechali parą do mety. No i w tym momencie gospodarze przegrywają, bo Tarnowianie po tym zwycięstwie 5-1 mają 25 punktów, Polonia 23, po raz pierwszy wychodzą na prowadzenie. No i ciekawe, czy oddadzą jeszcze bydgoszczanom to prowadzenie w tym spotkaniu. Cały czas oglądamy powtórkę kapitalnej jazdy, przede wszystkim Rępały, bo Tomasz Golob po prostu odjechał rywalom i mógł skupić się tylko na tym, żeby cieszyć się kolejną trójką w tym biegu. W pewnym momencie wydawało mi się, że Piotr Protasiewicz czekał na swojego partnera. Może to spowodowało, że trochę zwolnił tempo jazdy. I to wystarczyło. I to może wystarczyło dla Marcina Rępały. 23 gospodarze, 25 Unia Tarnów. Przed nami kolejny wyścig. Janusz Kołodziej w kasku białym, w kasku żółtym powinien być Jacek Golob i jest już na torze, jak go widzimy. Krystian Klecha, kask niebieski, Andreas Jonsson, kask czerwony. Jest tutaj szansa na to, aby bydgoszczanie odpowiedzieli Tarnowianom pod warunkiem, że Janusz Kołodziej nie wygra startu i nie ucieknie całej stawce, tak jak w swoim pierwszym wyścigu. No ale też Jacek Golob będzie chciał się zrehabilitować, a także Andreas Jonsson. Przypomnijmy, jak na razie nie wygrał biegu, a do tego bydgoscy kibice przyzwyczajeni nie są.
No można powiedzieć, że do tej pory Jacek Golob dwa razy startował znakomicie, prowadził po pierwszym łuku, jednak ta zdobycz punktowa nie wynika, że tak dobrze startuje, bo do tej pory zdobył jeden punkt. Tak, Grand Prix daje odpowiedź nam. Nichols, Golob bardzo wysoko w Grand Prix. Jonsson, Protasiewicz nie weszli do półfinałów. Protasiewicz ostatni. No i to się dzisiaj przekłada na te zawody. Popatrzmy, co będzie się działo w tym wyścigu. Kołodziej, kask biały. Czy wygra start? Wypchnął swojego rywala. Szeroko atakuje Andreas Jonsson. Klecha wciska się między dwójkę Tarnowian, ale nie było miejsca dla Jonssona. Świetnie poszerzył wyjście z łuku Janusz Kołodziej. Zrobił miejsce dla Jacka Goloba. Zatrzymał przy bandzie Andreasa Jonssona. No i w tym momencie znów 5-1 prowadzą goście. No, bardzo mocna para w tej chwili ze strony Bydgoszczy. Wydawało się przed tym meczem, nie może sobie poradzić z Januszem Kołodziejem i Jackiem Golobem, który czuje się coraz lepiej na bydgoskim torze. Andreas Jonsson zabiera się za starszego z braci Golobów. Nie liczy się w tym biegu Christian Klecha, chociaż on z pewnością także nie odpuści do końca. Teraz Jonsson wyprzedza Jacka Goloba. Czy poczeka na Klechę, czy rzuci się w pogoń za Kołodziejem, która wydaje się bezsensowna. Klecha zbliża się do Jacka Goloba. Teraz chyba jednak Andreas Jonsson będzie zwalniał bieg w stylu Tomasza Goloba. Popatrzmy. Cały czas bardzo ciasno. Jacek zamknął przy wyjściu z łuku Klechę. Nie zmieścił się tam młody bydgoszczanin. Wygląda na to, że już nie będzie miał szansy na to, żeby wyprzedzić Jacka Golobę. Chociaż teraz rozpędził motocykl, ale ostatecznie Jacek Golob dowozi do mety punkty. 4-2 wygrywają Tarnowianie i zwiększają swoją przewagę w tym spotkaniu. Dość niespodziewanie w tym momencie spotkania. Bydgoscy Żużłowcy podopieczni Zdzisława Ruteckiego oddali pole swoim rywalom. No na pewno nikt tu w Bydgoszczy nie przypuszczał, że na 3 starty Andreas Jonsson nie wygra jeszcze żadnego biegu. Naprawdę znakomicie jedzie, próbuje. No jednak jakoś to się nie przekłada na punkty. Znakomity start Janusza Kołodzieja z pierwszego pola. No i 3 punkty dla tego zawodnika. 2 punkty dla Andreasa Jonssona, 1 dla Jacka Goloba. Tu widzimy, troszeczkę na łokcie poszło. Janusz Kołodziej w tej chwili wyjeżdża bardzo szeroko. Robi miejsce dla Jacka Goloba przy krawężniku. Jacek w tej chwili wychodzi, można powiedzieć, po samym krawężniku. Dojeżdża do Kołodzieja. Nie było zbyt dużo miejsca dla Andreasa Jonssona, który, można powiedzieć, że przytarł hakiem o bandę, o ten kickboard. Troszeczkę nim rzuciło. Musiał przymknąć leciutko gaz. To spowodowało, że spadł na 3 pozycję i przez pierwsze okrążenie, przez 1,5 okrążenia musiał walczyć z Jackiem. O, tu jeszcze raz widzimy walkę Janusza Kołodzieja. I śmiało atak Jacka Goloba. Tak. Patrząc na jazdę młodego bydgoszczanina w kasku niebieskim, Klechę najpierw został wypchnięty łokciem przez Kołodzieja, potem wypchnął go Jacek Golob. No i tak to się skończyło. Naprawdę próbował, walczył. Widać dużo serca, duże zaangażowanie. No jednak rutyna wzięła górę. Przed nami wyścig 10. Mamy 2 zmiany. Za Zielińskiego pojedzie Chlip w kasku białym. W kasku czerwonym został zatrzymany w parkingu przez Zdzisława Ruteckiego. Robert Sawina, za niego młody Krzysztof Buczkowski. Zobaczymy, jak on zaprezentuje się w tym wyścigu. Partnerem Buczkowskiego będzie w kasku niebieskim Robert Kościecha. Partnerem Chliba w kasku żółtym będzie Scott Nichols. Scott Nichols na 3 polu startowym w kasku niebieskim najbliżej bandy. Zobaczymy Roberta Kościechę. Niezłe jak na razie występy w tym meczu Kościechy, ale nie ma na swoim koncie biegowego zwycięstwa. Przegrywał na dystansie ze swoimi rywalami z Tarnowa. Być może teraz zaprezentuje się nieco lepiej, ale będzie miał bardzo trudno, bo jeżeli przegra start, będzie musiał szukać innego manewru, być może takiego, z jakiego zasłynął tu kiedyś Waldemar Cieślewicz po przegrywanym starcie. Momentalnie ścinał do krawężnika i kiedy stawka odjeżdżała pod bandę, on wciskał się na pierwsze miejsce. To widzimy, że zawodnik unitarnów chyba jedzie na motocyklu Tomasza Goloba, bo coś ta 7 mi tak na boku motocykla, tak jakby to był motocykl z Grand Prix. Na to wygląda. Na to wygląda, że Chlip dostał motocykl od lidera tarnowskiej Unii. No i zobaczymy, jak poradzi sobie, bo nie jest sztuką wsiąść na motocykl, ale utrzymać tak szybką rakietę w rękach. Chlip, popatrzmy, kask biały.
Przegrał start, dwaj Bydgoszczanie, wydaje się, że wyjdą na 5-1 i tak się dzieje. Świetnie pojechał Kuczkowski. Kościecha teraz tuż za nim, przykleił się do swojego młodszego partnera. No i zobaczymy, jak poradzi sobie z Kotnikiem. Już atakuje szeroko parę Bydgoszczan, będzie szukał swojej szansy. Po raz pierwszy przegrał start. No i Anglik na pewno nie będzie chciał tutaj uznać wyższości swoich rywali. Klip jakby nieco lepiej, jakby szybszy na motocyklu Tomasza Golowa, ale wciąż nie może nawiązać walki, a rozpędza mocno swoją maszynę po szerokiej, tuż przy bandzie z Kotnikom. To nie przynosi jednak żadnych efektów. Teraz jeszcze chyba troszeczkę niepotrzebnie przeszkadza mu młodziutki klip, aby Goszczan już od zwycięstwa dzieli naprawdę, naprawdę niewiele. Jeżeli nie popełnią błędów, dowiozą ten wynik, znów będzie wszystko możliwe w tym spotkaniu. Kuczkowski ma już problemy. Kościecha niepotrzebnie zamykał Kuczkowskiego, wykorzystał to Scott Nichols. On przedrasza na drugą pozycję. Znów moi zdaniem popełnili błąd, jadąc parą. Dwaj Bydgoszczanie, nie przypilnował doświadczony Kościecha Kuczkowskiego. No i w ten sposób tracą zwycięstwo 5-1, dowożą 4-2. Nie wychodzi ta jazda parowa Bydgoszczanom. Nie pierwszy błąd w tym meczu. Nie tak dawno pomylił się Protasiewicz, który przespał atak swojego rywala. No i w poprzednich wyścigach także ta para Klecha, Andras Jonsson, niezbyt dobrze rozumiała się na torze. Dokładnie tak, w tym biegu rzeczywiście jechali na początku znakomicie. Jechali przy krawężniku. Scott Nichols spróbował wszelkich możliwości, bardzo szeroko po zewnętrznej. No, nie dawało to żadnego rezultatu. Wyniki biegu: Robert Kościecha 3, Scott Nichols 2. Tu jeszcze raz powtórka, popatrzmy na moment startu. Przegrał Scott Nichols, świetnie wyszli obaj Bydgoszczanie. Kościecha kas niebieski, przy krawężniku swoją robotę wykonał młody Krzysztof Puczkowski. No i motocykl Tomasza Goloba nie pomógł nawet dla Chliba. Co prawda był szybki, w pewnym momencie wydawało mi się, jakby przeszkadzał dla Nicholsa. Jednak no, szuka tych swoich punktów, szuka możliwości znalezienia się w tym zespole. Na pewno poszedł jako utytułowany zawodnik juniorów do Tarnowa, był kupiony dla określonego zadania. No, w tej chwili no, musi się męczyć i widzimy, że walczy o każdy punkt. Tu gospodarze popełnili błąd, zostawili zbyt dużo miejsca. Scott Nichols, zawodnik Grand Prix doświadczony, wszedł w krawężnik. Przedostał się na drugie miejsce, no i to drugie miejsce dowiózł już do mety. Chociaż na ostatnim łuku popełnił błąd. Pojechał troszeczkę za szeroko i mógł spaść na trzecią pozycję. No jednak rutyna to jest rutyna. No a teraz czeka nas krótka przerwa. Polonia Bydgoszcz przegrywa 29-31 z Unią Tarnów. Spotkamy się za chwilę. Tak wygląda sytuacja po 10 wyścigach. Jesteśmy z powrotem w Bydgoszczy. Budlek z Polonia Bydgoszcz przegrywa 29-31 z Unią Tarnów. Takiego wyniku można było się spodziewać po 10 wyścigach. Różnica między obydwoma drużynami jest bardzo niewielka. Przed tym spotkaniem wszyscy zastanawiali się, kto tutaj będzie dowoził te najważniejsze punkty. Przede wszystkim zwracano uwagę na drugą linię w obydwu zespołach. I Buczkowski, i młody Jędrzejewski. Dzisiaj dostał szansę tylko raz. Błysnął Sajfutinow, ale zawodzi po raz kolejny. Zawodzi przede wszystkim Savina, ale mamy problem z Jonssonem, bo podobno zasłab w parkingu, może stąd ta jego słabsza dyspozycja w tym meczu. No wygląda to dość zaskakująco, bo kiedy widzieliśmy tego zawodnika przed meczem, był zupełnie rozluźniony po wczorajszych zawodach Grand Prix. Coś pokazuje, że ma problem z dłonią. Podejrzewam, że pokazuje, że podwinęło mu nogę pod hak. Tam, co widzieliśmy, to lekkie tam przy bandzie zahaczenie o bandę. Może być to problem z prawą stopą. No i mają problem bydgoscy teraz opiekunowie, bowiem już przed tym sezonem wszyscy zastanawiali się, czy Bydgoszcz nie ma zbyt wąskiej ławki zawodników. Kiedy jeden z zawodników tych najważniejszych wypadnie, Protasiewicz lub Savina, który miał również być mocny, Kościecha, a przede wszystkim Jonsson, no to pytanie, kto go zastąpi? Prezesi bydgoskiego klubu liczyli na młodzieżowców. No i zobaczymy, bo Buczkowski pokazał się z dobrej strony. Ale jeżeli zabraknie do końca meczu Andreasa Jonssona, no będą Bydgoszczanie mieli bardzo, bardzo duży problem. No tym bardziej, że jeszcze w dniu dzisiejszym słabszą formę demonstruje Robert Savina, także no, będzie ciężko. Chociaż juniorzy pokazali się z dobrej strony, jednak juniorzy nie będą stanowili o sile tego zespołu.
Ciekawe, jakie roszady dokona trener Zdzisław Rutecki. O tym wszystkim dowiemy się być może za moment. Być może za moment Tomasz Lorek przekaże nam jakieś informacje. Wygląda to nieciekawie. Oto fani, którzy wspierają Bydgoszczę Andreasa Jonsona, stał się ulubieńcem momentalnie, kiedy zastąpił Tomasza Goloba, no ale trudno się dziwić. Dwa lata temu uratował ligę. W zeszłym roku troszeczkę na początku zawodził. Miał problemy ze sprzętem. Teraz wydawało się, wszystko idzie w dobrym kierunku. Troszeczkę nie wyszedł mu start we wczorajszym Grand Prix. Nie udało mu się awansować nawet do półfinału. Był bardzo bliski tego. No a teraz wygląda na to, że za chwilę opuści parking bydgoskiej Polonii. Uda się do szpitala, bo jak widzimy, karetka na sygnale. Rzadko chyba zdarzają się takie sytuacje, kiedy na torze niby wygląda, że wszystko jest w porządku, a po biegu okazuje się, że zawodnik z wyczerpania traci przytomność. No, na pewno jest to bolesna kontuzja. Na pewno mogło dojść do pęknięcia kości śródstopia w nodze, bo jeżeli tą nogę podwinęło pod hak, no to skutki mogą być żałosne. No jeżeli rzeczywiście doznał jakiegoś drobnego złamania, to ta kontuzja może Andreasa Jonsona wykluczyć na dłuższy okres z zawodów żużlowych. Niebawem startuje szwedzka liga. Andreas Jonsson nie tylko przecież miał startować w Polsce, ale także przede wszystkim w swoim kraju. Ciekawe, co teraz zrobi Zdzisław Rutecki. Jeszcze przed zawodami czytałem takie różne porównania, jak startowali do tej pory bydgoscy żużlowcy. No i ktoś sugerował z działaczy, że powinien zostać zmieniony układ par. Mianowicie Klecha, który startował do tej pory z Jonssonem, miał być rozdzielony, bowiem niezbyt dobrze spisywała się para byłych Torunian. Sawina Kościecha proponowano, aby właśnie z którymś z tych dwóch zawodników pojechał doświadczony Jonsson, żeby pociągnął parę. Teraz jest już to niemożliwe. No właśnie czekamy na jakąś informację z parkingu, co jest z Andreasem Jonssonem. Na razie nic nie wiemy. Jest z nami Jerzy Matuszak, speaker bydgoskich zawodów, znany Państwu z anteny Polsatu Sport. Dzisiaj obchodzi imieniny, wszystkiego najlepszego. Też czeka na informację, też nie wie, co się stało z Andreasem Jonssonem. Jest Tomasz Lorek. Tomek, może Ty masz dla nas jakieś, no miejmy nadzieję, dobre informacje. No, chcą bydgoszczanie nabrać wody w usta i nie chcą zbyt wiele mówić, bo to są ponoć sprawy prywatne, ale Dudi, Mirosław Duda, mechanik Andreasa Jonssona wieloletni, powiedział, że na jednej z dziur podbiło motocykl Andreasa Jonssona i tak zahaczył, że bał się, że stała się podobna kontuzja i odnowiła się jak w meczu w Grand Prix w Kopenhadze w Danii rok temu, gdzie doszło do pęknięcia stopy, i ponieważ odczuwa podobny ból po tamtejszym urazie, tak samo teraz w tym meczu w Bydgoszczy, stąd nie ma kwestii zasłabnięcia, nie ma kwestii osłabienia organizmu po długonocnej, całonocnej jeździe z Kyrszko ze Słowenii, natomiast jest obawa o to, czy nie doszło do pęknięcia stopy, stąd takie niebezpieczeństwo zachodzi. Andreas Jonsson pojechał w tej chwili do szpitala. To, co mogliśmy przypuszczać, że rzeczywiście na tamtym, na prostej, przeciwległej startowi jechał bardzo blisko bandy, uderzył w tą bandę, było lekkie zachwianie. To są tylko nasze przypuszczenia, oby się nie potwierdziły, no ale to tak dla mnie wyglądało, ponieważ kiedyś też doznałem takiej kontuzji, gdzie podwinęło mi nogę pod hak, no nastąpiło, powiedzmy, pęknięcie skóry, pęknięcie kości śródstopia, jest to bolesne. A więc z doświadczenia wiesz, jaka to jest kontuzja, no i sami Państwo słyszą, jak dobrze mieć koło siebie tak doświadczonego żużlowca. Przeżyłeś mnóstwo takich sytuacji na torze, na razie nie ma karetki w parkingu, musimy wciąż czekać na wznowienie do tej pory naprawdę fantastycznego widowiska, bo te wszystkie wyścigi, które były toczone w bardzo fair walce. Mieliśmy wprawdzie jeden upadek niegroźny Piotra Protasiewicza, ale trzeba przyznać, że tutaj nie ma jakiejś ostrej jazdy. Tutaj wszyscy mówili przed tym meczem, że jedni i drudzy ostrzą na siebie zęby, ale tak naprawdę to są żużlowce, tak jak powiedziałeś przed meczem. Przed nimi długi sezon i widać tutaj w paru sytuacjach, że jednak szanują kości i nikt nikogo nie wywozi bezczelnie pod płot, nie blokuje rywala. Dokładnie tak, zawodnicy zdają sobie sprawę, jest to w tej chwili praktycznie sport zawodowy, każdy zawodnik, no jest to jakiś sposób na życie dla tych zawodników, no i wiadomo, że chcą w tych zawodach, nie tylko w tych, wypaść jak najlepiej, dlatego no zdobyć punktowa w poszczególnym biegu jest mniej ważna na przestrzeni jednego meczu niż startować cały sezon. No mają duży ból głowy teraz opiekunowie bydgoskiej Polonii. Przypomnijmy, przegrywają 31-29. Wydawało się, że Andreas Jonsson jest tym żużlowcem, który jeszcze może tutaj szarpnąć do walki. Zresztą Christian Klecha, który
od początku sezonu jeździ w parze z Andreasem Jonssonem, powiedział, że zawsze czeka na to, co zrobi Andreas Jonsson, że on lubi rozbujać towarzystwo, zrobić mu miejsce, on wtedy wejdzie w tą lukę, którą stworzy mu Szwed, że bardzo dobrze mu się z nim jeździ. Dzisiaj ta współpraca nie wyglądała najlepiej, a my popatrzmy na to, co działo się tutaj przed rokiem. Wyścig 15, który tutaj decydował o tym, że Tarnowianie wygrali ostatni mecz sezonu 2005. Poprosimy, mamy go gotowy, Tomasz Golob w kasku białym, Tony Rickardson w kasku żółtym, no i Andreas Jonsson, kask czerwony. Jego partnerem był chyba Piotr Protasiewicz, jak dobrze pamiętam. Tutaj ważyły się losy zwycięstwa w tym spotkaniu. Andreas Jonsson szerzej popełnił błąd, wypnął go Tomasz Golob, zrobił miejsce dla Tony'ego Rickardsona. No to jest coś, co Tomasz Golob potrafi po prostu robić fantastycznie. Jazda parą to jest chyba majstersztyk w wykonaniu Tomasza Goloba. Nie ma chyba drugiego żużlowca, który potrafi wyczyniać takie cuda na torze. Od wielu, wielu lat Tomasz pokazywał młodym, w którym miejscu mają się znaleźć i naprawdę potrafi poprowadzić młodych zawodników, a w tym przypadku, gdy jedzie mistrz świata obok niego, oni po prostu rozumieją się znakomicie. Nie trzeba robić żadnych gestów ręką, bo jadą, znają się z torów, z cyklu Grand Prix turnieju, znają się z ligi jeszcze angielskiej, gdzie razem w jednym klubie jeździli, jeżdżą obecnie w Tarnowie, znają się znakomicie. Gratulowali sobie po biegu Tomasz Golob, Andreas Jonsson, to jeszcze fragment tego, co widzieliśmy rok temu. Feta Unii Tarnów, Tomasz Golob na barkach Szczepana Bukowskiego, opiekuna Tarnowskiej Unii, zadowolony prezes niósł na ramionach swojego mistrza, no bo prawda jest taka, że kto ma Tomasza Goloba w składzie, ten niemal ma pewny tytuł mistrza Polski, tak jest od kilku lat. Dokładnie tak, no tu widzimy znakomita feta, jednak prasa później donosiła co innego w drodze powrotnej do Tarnowa, co innego się działo. No to się działo rzeczywiście w takiej jednej karczmie pod Bydgoszczą, tam niezbyt, no nie będziemy do tego wracać, przenieśmy się do parkingu. Tomasz Lorek i Eugeniusz Błasza, który tak pokrzywdzony przez los, nadal jest ze Speedwayem. Posłuchajmy rozmowy Tomasza Lorka. Dziękuję pięknie, Marcinie. Skoro jesteśmy przy kontuzji domniemanej na razie Andreasa Adrenalinasa Jonssona, Eugeniusz Błaszak, wspaniały jeździec, reprezentant Polski, który kiedyś jeździł w starcie Gniezno-Stali, Rzeszów i Unii Tarnów. Eugeniusz, wielokrotnie jeździłeś na trudnych torach. Tu jest akurat twardo dzisiaj w Bydgoszczy, ale AJ na jednej z dziur podbił motocykl mu i na tyle uszkodził prawdopodobnie stopę, że zachodzi podejrzenie pęknięcia stopy. Jak ty ze swojego doświadczenia jeździeckiego wspominasz takie urazy i takie sytuacje na torze? Ja myślę, że ten drugi łuk, gdzie Piotr wchodził, tam taka jakby wyrwa była, podbiło go, noga mu spadła i mogła się dostać pod hak i przez to ten upadek. Mam nadzieję, że zresztą to było widać i Per Jonsson tam też parę razy wchodził po tej dużej i tam też podbijało go, ale jakoś to opanował i... Ale to tak głęboko wchodząc traci się, bo to było widać. Jeśli zawodnicy głęboko wchodzą, tracą na tym. Ci zawodnicy, którzy przy krawężniku jadą, zyskają. Tak było, jak Buczkowski jechał z... Teraz nie pamiętam z kim, czy z Klechą, z kimś jechali na 5-1, Skodnikow jechał trzeci. Też dwa razy, trzy razy po dłużej został. Poszedł do krawężnika i zbliżył się i wyprzedził jednego z rywali i był na drugiej pozycji. Eugeniusz, co jest trudniejsze, co jest bardziej drastyczne i większą zasadzką? Czy wejście w rynnę, czy też wejście w wyrwę? Ja myślę, że wyrwę, bo to taka szybkość jest w wejściu w drugi łuk, że moment podbije i jeśli zawodnik nie przypinuje motocykla i nie przygotuje się na to. I ściągnie? Nie ściągnie i ten motocykl ma wypuszczony, to w ten czas go podbija, noga wyskakuje i może nie opanować motocykla. Eugeniusz, wracając do twoich spraw, też tak kiedyś, dzisiaj Janusz Kołodziej jeździ w Reading, ty też kiedyś jeździłeś w Reading. Powiedz, na ile twoja kariera sportowa przyniosła ci blasku, a na ile teraz twój stan zdrowia niejako stopuje twoje czynności życiowe? Jak z tym walczysz? Moja kariera w Reading była dosyć, może mniej tak jak Kołodzieja, ale... Ach, ta czarująca pani Pat Bliss. Tak, ale było bardzo fajnie. Inna jazda w ten czas była, inna publiczność. Więcej w Anglii tych publiczności było jak teraz. No, może teraz już się troszeczkę wyrównuje, ale jest fajnie. Ja myślę, że teraz walczę cały czas z moją kontuzją. Przechodzę różne rehabilitacje, ćwiczenia. No, staram się być z
sprawny, być wśród ludzi żużlowych, zawodników. Także nie odpuszczam meczu, każda niedziela jest zawsze jakiś wyjazd. Eugeniusz, powiedzmy dla widzów, którzy nie znają pani Pet Bliss, to była promotor Reading. Jak to jest, jak klub żużlowy prowadzi kobieta? Czy to jest na plus, czy na minus? Ja myślę, że na plus. Mamy tego przykładem, że w Rzeszowie pani Półtorak też potrafi wyśmienicie kierować zespołem i drużyna jedzie. Ja za moich czasów był promotor, także teraz też się zmieniło tam w Reading i widzę, że jest jakaś tam pani. Dziękujemy. Tyle Eugeniusz Błaszak. Jak mawiał Arystoteles, muzyka łagodzi obyczaje. Eugeniusz Błaszak twierdzi, że kobiety łagodzą obyczaje żużlowców. Cieszy fakt, że Eugeniusz Błaszak jest cały czas wśród kibiców żużlowych, wśród zawodników, trenerów. Jeździłeś wiele lat z Eugeniuszem Błaszakiem. Tak, no ja pamiętam w ogóle jego występy w Reading, bo ja akurat występowałem w drużynie Hackney, Edyk Jancarz w Nowym Bledonie, Romek Jankowski na Hackney. No, ja uważam, że znakomity zawodnik, mógł jeszcze trochę pojeździć, kontuzja niestety przerwała jego karierę. Na pewno mógłby wiele nauczyć młodych żużlowców. Mieliśmy w Toruniu wypadek w ostatnim biegu Zombika, no i podejrzewam, że gdyby nie ta dmuchana banda, no to mogłoby się skończyć tragicznie dla tego zawodnika. Jednak te dmuchane bandy ratują żużlowcom skórę. No, wystarczy przypomnieć Krzysztofa Cegielskiego, który przecież już dobre 3 lata zmaga się z kontuzją. I gdyby tam była dmuchana banda, kto wie, czy nadal Krzysztof Cegielski by jeździł. Na pewno by jeździł dalej, no, bo ten upadek oglądałem w Wawrowie na taśmie wideo. Rzeczywiście to wyglądał ten wypadek dość niegroźnie. No. W skutkach jednak... Miało tyle pecha, że on poleciał pod bandę, uderzył go motocykl w plecy, jeszcze dobił go do tej bandy. Pozdrawiamy jednak Krzycha Cegielskiego, miejmy nadzieję, że nas słucha, miejmy nadzieję, że podobnie jak Eugeniusz Błaszak cały czas walczy o powrót do zdrowia, tego jesteśmy pewni. Oto klasyfikacja, jak punktują zawodnicy Unitarnów. Tomasz Golob, 9 punktów, 3 zwycięstwa, bezapelacyjnie najlepszy zawodnik. Janusz Kołodziej, tylko oczko mniej, on był bohaterem meczu poprzedniego na własnym torze z Rzeszowem. Scott Nichols 8 punktów, znakomicie zastępuje Toniego Ricardsona, nie ma praktycznie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. Marcin Rępała, bardzo ważne 3 punkty. Jacek Golob, jakby nie patrzeć, dorzucił też 2 oczka po walce. No i Paweł Chlip, 1 punkt, chyba z 3-0, jak dobrze pamiętam. Łukasz Dryml bez punktu, Kamil Zieliński bez punktu i Polonia Bydgoszcz. Robert Kościecha 7 punktów, Andreas Jonsson 6. Raczej już go nie zobaczymy w tym spotkaniu. Piotr Protasiewicz 6, Krzysztof Buczkowski 5, Krystian Klecha 2, Emil Sajfutinow 2. To jest chyba mały błąd, bo Emil Sajfutinow wygrał jeden wyścig. Pierwszy, zapisujemy mu 3 punkty. Robert Sawina 1 punkt, Marcin Jędrzejewski bez punktu. Poloniści przede wszystkim nie wygrywają wyścigów. Jeżeli popatrzymy na biegowe zwycięstwa, to tych jest mnóstwo po stronie gości, mniej po stronie gospodarza, więc ten atut własnego toru nie sprzyja. Można powiedzieć, że same indywidualności są w zespole Unitarnów. No i te parę oczek dorzuconych przez Jacka Goloba, Marcina Rępałę powoduje to, że zespół prowadzi. Popatrzmy jeszcze na ten wyścig z Andreasem Jonssonem. O ile udało nam się znaleźć tą powtórkę, po której Andreas Jonsson nabawił się kontuzji. No, atakuje bardzo szeroko. Widzimy, wychodzi na prostą. No, nie ma tam zbyt dużo miejsca i w tej chwili Janusz Kołodziej zrobi. No i to wyglądało, jakby w tym miejscu zahaczył hakiem o bandę, no i mogło podwinąć tą nogę właśnie pod hak, co było następstwem kontuzji. No tu troszeczkę ostro podjechał, z tej powtórki widzimy go Janusz Kołodziej. No ale tak się jeździ też w Grand Prix, tak wczoraj zrobił Tomasz Golob z Jasonem Krampem. Przenieśmy się do parkingu, tam Tomasz Lorek i jego kolejny gość. Stała era lat 90. w Tarnowie obrodziło talentami typu Jacek Rępała, Robert Kurzał. Na dzień dobry, Unia Tarnów dzisiaj przegrała trochę zimny prysznic 1-5 w biegu młodzieżowców i na pewno musi smucić Roberta Kurzała, menedżera tego zespołu, postawa Pawła Chliba. Coś się dzieje z Pawełkiem, bo zmiany były duże, kombinował ani na trasie, ani na starcie nie jest szybki. No widać, że ma problem ze swoimi motocyklami, nie może tego dopasować w żaden sposób. Próbował pojechać na Tomka Goloba motocyklu, jest lepiej. Mam nadzieję, że w kolejnym biegu Paweł zaskoczy, to już jest jego ostatni wyścig, ale te punkty mogą być bardzo ważne. Robert, twardo na tym torze, ale mówił Scotty Nichols wcześniej, że inspiracją i specjalistą tego toru jest Tomasz Golob, który potrafi nawet na takim twardym torze wyprzedzać. To, co Tomek tutaj potrafi zrobić, to nikt tego nie potrafi, ale jestem zaskoczony postawą Scotta, bo jedzie świetnie.
Powiedz mi, czy Scott Nichols ma ilość zagwarantowanych startów, tak jak Tony Carson, który ma ponad 15 imprez zawarowanych w Unii Tarnów w tym roku? Scott ma 7 imprez, które ma zagwarantowane kierownictwo, czyli prezes będzie się starał, aby Scotty jak najczęściej wystartował w naszym klubie, bo nie ukrywamy, że wierzymy z nim duże nadzieje na następne lata, ponieważ wiadomo, że Tony Carson kończy karierę w tym roku, a taki zawodnik jak Scott będzie nam bardzo potrzebny. 2 punkty w tej fazie meczu to jest dużo czy mało, Robert? Bardzo mało. Żadna ze stron widać nie może przełamać tego wyniku, ale mam nadzieję, że to się uda na naszą stronę jednak zrobić. Dziękuję pięknie. Robert Kurzdżał, menedżer Unii Tarnów. A my już wiemy, że rozpoczęło się spotkanie w Lesznie. Leszno, Toruń po 3 biegach prowadzą gospodarze 10-8. Słaba postawa seniorów z Torunia wygrana gości w biegu juniorskim. 5-1 donoszą www.sportowefakty.pl. Tam Państwa odsyłam, jeżeli chcecie również śledzić to, co dzieje się w meczu Unii Leszno z Apatorem Toruń. O Unii Leszno mówiło się sporo po tym, jak został zweryfikowany wynik meczu z Unią Tarnów. Jak wiemy, Główna Komisja Sportu Żużlowego podtrzymała wynik, a więc odjęte punkty Tarnowianom. Jak odnosisz się do tej sytuacji? No, regulamin jest regulaminem, należy go szanować. Jakieś reguły ktoś ustala i powinno się tych reguł trzymać. Jednak uważam, dla mnie to jest dość niezrozumiałe, że jeżeli wynik na torze jest taki, regulamin powinien bardziej to precyzować, bo zawodnicy, którzy praktycznie nie istnieli, te ich parę punktów mogły zaważyć, powiedzmy, w sumie na tym meczu. Jednak to nie oni byli pierwszoplanowymi zawodnikami tego zespołu, który wygrał, a jednak został przegrany. Odsyłam do tygodnika żużlowego, do artykułu Bartłomieja Czekańskiego. On świetnie skomentował to, co wydarzyło się właśnie w Lesznie. Polecam lekturę, polecam ten artykuł. Bo tam tak naprawdę trudno rozstrzygnąć i jedni i drudzy mają swoje racje. I Tarnowianie, którzy twierdzą, że wystarczyło poprosić o motocykle Jacka i Drymla, pokazać te motocykle, sprawdzić je, żeby po prostu przedstawić, że one nie miały nic w sobie takiego, żeby trzeba było je chować szybciej przed zakończeniem zawodu. Z drugiej strony, no tak jak mówisz, regulamin. No tak, no ale to powinno być, znaczy się, za to powinien odpowiadać menażer, kierownik zespołu, który powinien pilnować nad tym, że do końca zawodu, dopóki sędzia nie zezwoli, motocykle powinny stać w parkingu. No. Ja po prostu nie byliśmy tam, trudno nam w tej chwili ocenić, jak to się odbyło, w którym momencie, czy po biegu, przed biegami nominowanymi zostały wyprowadzone. Fakt jest taki, że Tarnów mimo złożonego odwołania przegrywa to spotkanie, mimo że nie kasuje 2 punktów z Leszna, ale my wracamy na tor. Wróciła karetka, bieg 11 i są zmiany, bo miał tu startować Andreas Jonsson. Za niego w kasku czerwonym pojedzie Krzysztof Buczkowski. Zobaczymy, czy w kasku niebieskim jest już w kasku niebieskim Emil Sajfutinow, a więc dwójka młodzieżowców ze strony bydgoskiej Polonii, a ich rywalami Janusz Kołodziej i zastępujący Jacka Goloba Marcin Rępała. Ciekawa roszada Zdzisława Ruteckiego, ale nie ma zbyt chyba wielkiej możliwości. Nie ma oczywiście przewagi 6 punktów rywali, żeby można było zastosować rezerwę taktyczną. 31-29 prowadzą Tarnowianie, a więc popatrzmy. Emil Sajfutinow, jego trzecia szansa, trzeci raz prezentuje się przed bydgoską publicznością, jak i też przed Państwem, którzy oglądacie tę transmisję. Kask niebieski, obok niego mistrz Polski Janusz Kołodziej. Już o wiele bardziej doświadczony Krzysztof Puczkowski i Marcin Rępała, kask żółty przy siatce. Popatrzmy, taśma w górze, podniosło koło Sajfutinowi, jest lepszy Janusz Kołodziej, szeroko wyniósł się Puczkowski, wykorzystał to Rępała, teraz Kołodziej jest pierwszy, no ale Puczkowski szybko odzyskał drugą pozycję, przebił się na trzecie miejsce razem z Sajfutinowem. Teraz prowadzi wyścig cały czas Janusz Kołodziej, ciężko będzie Rępale przebić się przez dwójkę młodych żużlowców bydgoszczan, o ile nie popełnią błędu. Wydawało się przed chwilą, że będą jechać parą. Sajfutinow nieco szerzej. Puczkowski ogląda się, gdzie jest jego młody partner. Nie może Rępała nawiązać kontaktu z Rosjaninem daleko z przodu. Janusz Kołodziej, wygląda na to, że będziemy mieli tutaj wyścig remisowy, co z pewnością będzie dużym sukcesem gospodarzy, biorąc pod uwagę, że jedzie ten mało doświadczony
polskiej lidze Emil Sajfutinow. Przed nim cały czas Krzysztof Puszkowski i daleko, daleko z przodu, tak jak w swoim pierwszym wyścigu Janusz Kołodziej. On niezagrożony, mknie do mety po 3 punkty dla Tarnowa, więc ta przewaga 2 punktów zostanie utrzymana, ale brawa dla bydgoskich juniorów, przede wszystkim dla młodego Sajfutinowa, który dowozi jeden bardzo ważny punkt, a przypomnę, Puszkowski zastępował Andreasa Jonssona, no i zdobył 2 punkty. Więc ta zmiana okazała się skuteczna, biorąc pod uwagę, że dzisiaj Andreas Jonsson biegu nie wygrał, skończył zawody z 6 punktami i 3 razy dojeżdżał do mety drugiej. Proszę Państwa, na pewno Janusz Kołodziej, aktualny mistrz Polski, demonstruje znakomitą formę. W kolejnym biegu potwierdził, że dysponuje znakomicie przygotowanym sprzętem. Następna trójka przy jego nazwisku, widzimy ze startu, już znakomity start Kołodzieja z pola drugiego, zamyka rywali tu do krawężnika. Wydawało się, że w tym momencie Marcin Rępała przytnie do krawężnika i znajdzie się na punktowanej pozycji. No w tej chwili przymknął leciutko gaz, tu Buczkowski dojechał po zewnętrznej, nabrał szybkości. Na wejściu w drugi łuk zrobiło się już 3-3. Z tamtej powtórki z szerokiego ekranu było widać, że cały czas Rępała spoglądał, co to się dzieje przed nim, od razu przyciął do krawężnika, ale zabrakło troszeczkę prędkości na to, żeby jednak coś więcej wskórać w tym wyścigu. Buczkowski kapitalnie odparł ten atak, mimo że ostro atakował. Tak, i w tej chwili zamknął Rępałę do krawężnika i praktycznie Rępała został na czwartej pozycji i nie mógł nic wskórać w tym biegu. 3-3, 32 do 34 przegrywa Budlek z Polonia Bydgoszcz z Unią Tarnów, a znów na torze Tomasz Golob i będzie bardzo trudno odrobić straty bydgoszczanom. Partnerem Tomasza Goloba w kasku białym będzie klip zastępujący Zielińskiego z numerem 12 na plastronie w kasku niebieskim Robert Kościecha i z numerem 11 w kasku czerwonym Robert Sawina. Znów otrzymuje szansę, ale już teraz po prostu senior bydgoskiej Polonii musi jechać, musi zdobywać punkty. Ale pamiętamy go w roku ubiegłym. Naprawdę znakomite biegi w wykonaniu Roberta. Potrafi jechać. No, pierwsze biegi w tym meczu mu nie wyszły, no ale tydzień temu znakomicie jechał z Unią Leszno. Do tej pory w 2 meczach zdobył 10 punktów plus bonus. Wygrał tylko jeden wyścig w 2 spotkaniach. Jeżeli chodzi o jego partnera Kościechę, wygrał także jeden wyścig. No i dzisiaj dorzucił drugie biegowe zwycięstwo w tym sezonie. Popatrzmy. Golob w środku między Kościechą i Sawiną. Klip najbliżej krawężnika w kasku białym. Taśma w górę. Został Kościecha. Zdefektował mu motocykl. No i będzie teraz szansa przed Sawiną na rehabilitację. Kapitalnie założył się na Tomasza Goloba. Chyba nie spodziewał się tego. Tomasz Golob przechodzi od razu na zewnętrzną część toru. Szuka prędkości swojego motocykla. Jak rozwiąże to Robert Sawina? Zbyt mocno wygodrował motocykl i momentalnie wykorzystał to na środku łuku. Tomasz Golob teraz ogląda się za Pawłem Klibem. Będzie zwalniał wyścig, ale nie poddaje się Robert Sawina. Świetnie wyszedł spod taśmy. Wydawało się, że wreszcie Sawina obudzi się i tym biegiem nawiąże do świetnej jazdy z poprzedniego sezonu, ale teraz musi walczyć z Tomaszem Golobem i zaciskającym go Buczkowskim. Oczywiście Klibem w kasku białym już opuścił tor i idzie przez murawę Robert Kościecha. Wielki pech tego zawodnika. Cały czas ciasno, konsekwentnie przy krawężniku jedzie Robert Sawina, ale Tomasz Golob w swoim stylu. Wąsko krawężnik wchodzi przy wejściu w łuk, szeroko rozpędzony motocykl, praktycznie nie zamyka manetki. To jest charakterystyczne dla Tomasza Goloba i wygląda na to, że dowiezie kolejną trójkę. 12 punktów na koncie asa Tarnowian, byłego asa bydgoskiej Polonii, ale chwała chyba dla Roberta Sawiny, że tutaj nie wystraszył się tego manewru Tomka Goloba, który ewidentnie chciał poczekać na mniej doświadczonego Kliba i w swoim zwyczaju wywieźć młodszego, niedoświadczonego partnera na drugą punktowaną pozycję. Dokładnie tak. To, co chwileczkę przed tym biegiem mówiłem, że Robert Sawina, znakomity zawodnik, ubiegły sezon miał taki, można powiedzieć, który z powrotem pokazał, że należy ufać temu zawodnikowi i wierzyć, że może zdobywać punkty, to on, jego postawa głównie była przyczyną tego, że zespół z Polonii zdobył srebrny medal. No, Sawinę okrzyknęli w poprzednim sezonie najlepszym transferem, jakiego dokonano w pierwszej w Ekstralidze. Jeszcze raz powtórka startu.
znakomity start Roberta. Tu zakłada rywali. Uważam, że troszeczkę za szeroko wyjechał. No jednak pozwoliło mu to jeszcze na utrzymanie przy krawężniku. Jednak na drugim łuku Tomasz Golob tu nabiera szybkości. Wchodzi bardzo szeroko. Robert tu wchodzi w krawężnik. Wysuwa się zbyt szeroko. Tomasz prawdopodobnie przewidział ten manewr Roberta. Wszedł szeroko, przyciął do krawężnika i z wyjścia już był przed Robertem. Uważam, gdyby pojechał przy krawężniku, Tomek musiałby się troszkę dłużej napracować, chociaż nie jest powiedziane, że musiał ten bieg wygrać. Tomasz Golob potwierdza, że to jest jednak jego tor, nie ma na niego mocnych. Wygląda na to, że ma ochotę tutaj na czysty komplet w tym spotkaniu. Jeszcze raz obserwujemy walkę Sawiny z Tomaszem Golobem, a przed nami już kolejna gonitwa. Nie wiem, czy ten defekt kościechy nie będzie rozstrzygający w tym spotkaniu. 4 punkty tracą teraz bydgoszczanie, przegrywają 38 do 34. No i być może ten defekt kościechy, podobnie jak 2 lata temu, kiedy defektowały motocykle na punktowanych miejscach Michałowi Robackiemu, nie zaważy na tym, że tarnowianie znów wygrają w Bydgoszczy, a wygrywają tutaj dopiero od czasu, kiedy Golobowie poszli do Tarnowa. No, wcześniej zawsze dostawali lanie. W końcu Golobowie, no to bydgoska szkoła. Tu się uczyli jeździć, tu zdobywali pierwsze ważne punkty, tu zdobywali z różną Polonii tytuły. Także znają ten tor doskonale. Ja nie wiem, czy Tomasz Golob sobie szybko nie przekalkulował na to, że gdyby dowiózł do mety na drugim miejscu swojego partnera Chliba, to wówczas mogliby bydgoszczanie zastosować rezerwę taktyczną. Tak, jest 4 punkty, a przed nami bieg 13 i z tej rezerwy nie można skorzystać. Jest Scott Nichols, jest Protasiewicz, jest Klecha. Zobaczmy. Został Protasiewicz. Świetnie, Klecha jest na prowadzeniu. Scott Nichols w kasku żółtym teraz przedziera się na drugą pozycję, a partneruje mu z numerem drugim Dryml. On jedzie w kasku białym. Wreszcie Klecha pokazał to, co prezentował w meczu z Unią Leszno. Naprawdę początek sezonu w jego wykonaniu był fantastyczny. Po ostatnim meczu w zeszłym sezonie powiedział, że najpierw Bydgoszcz się utrzymała, potem to była wicemistrzostwa. W tym roku czas na mistrza, ale na razie chcemy się zakwalifikować do czwórki walczącej o najwyższe cele. To jest początek sezonu, a Protasiewicz wciąż nie może się odnaleźć w tym wyścigu. Teraz szeroko zaatakował, nabierał prędkości już na poprzedniej prostej. Ale Scott Nichols kontroluje to, co dzieje się na torze wspólnie z Łukaszem Drymlem. Daleko z przodu Krystian Klecha. No chyba też tarnowianie mają świadomość tego, że wynik 3-3 powoduje, że na tablicy świetlnej będzie status quo utrzymane. Popatrzmy, co zrobi Protasiewicz. Chyba wyprzedził. Jest trzeci. Drymla popełnili błąd. Dwaj obcokrajowcy unitarnów odeszli zbyt szeroko. Nie przypilnowali jadącego do końca Piotra Protasiewicza. Brawa dla niego, bo to oznacza, że nie jest 3-3, ale 4-2. Idzie już do nas sędzia zawodów. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz powtórkę tego, co wydarzyło się na kresce, jak mówią żużlowcy. Protasiewicz trzeci. Jeżeli mamy jeszcze jakąś powtórkę, czy to wystarczy, panie sędzio? Cofnąć. A więc Artur Kuśmierz podjął decyzję, Piotr Protasiewicz, jemu piszemy 1 punkt. No i to oznacza, że Polonia znów wraca do gry, zmniejsza stratę do 2 punktów. Tym razem wygrywają gospodarze. Pierwszy Krystian Klecha, jemu piszemy 3 punkty. Wreszcie pokazał kawałek dobrego żużla, tak jak w meczu z Unią Leszno. No a start to już Zenon. Znakomity start, można powiedzieć, młodego Klechy na tle takiego zawodnika jak Scott Nichols czy Drym. Pojechał znakomicie. No tu Piotr Protasiewicz próbował po szerokie, jednak ta szeroka już się przesuszyła. Nie ma tej wilgoci, tak nie trzyma, nie poniosło go. I przez 4 okrążenia widzieliśmy, jak Piotr bardzo, bardzo chce wyprzedzić rywali, bardzo szeroko, praktycznie jechał w rynnie. Może gdyby nie ta dmuchana banda, pojechałby troszeczkę szerzej. No, ta banda nie pozwala już na taką tak szeroką jazdę. No i napędzał. No, to efektu nie przynosiło. Dopiero ostatni łuk, gdy, można powiedzieć, przyciął do krawężnika w tym momencie.
to dało mu ten jeden upragniony punkt. No i przed nami jeszcze dwa wyścigi. Na razie 40 do 38 prowadzą goście. Wszystko rozstrzygnie się w biegach nominowanych, w których z pewnością będzie brakowało Andreasa Jonssona. No ale z dobrej strony zaprezentował się Krystian Klecha. On miał bardzo szybkie motocykle w ostatnim ligowym meczu w poprzednim sezonie, kiedy tutaj Tarnów świętował Mistrzostwo Polski, drugie z rzędu. No i podjęli decyzję opiekunowie bydgoskiej drużyny, że mechanik właśnie młodego Krystiana Klechy będzie również przygotowywał motocykle dwóm młodzieżowcom bydgoskiej Polonii. Oni spisywali się w meczu z Lesznem naprawdę fenomenalnie. Może Jędrzejewski przegrywał starty, ale na dystansie naprawdę prezentował się przyzwoicie, miał bardzo szybki motocykl. Dziś tylko raz zaprezentował się nam w tym spotkaniu. Nie zdobył punktu, a za chwilę poznamy obsadę biegów nominowanych. No i ciekawe, jak ustawi swój zespół Zdzisław Rutecki. Tak patrząc na tą tabelkę, Zenon, czasami można się pobawić w takie obstawianie. Co byś zrobił na miejscu Zdziska Ruteckiego? No trudno mi w tej chwili powiedzieć, no ale musi postawić wabank, żeby nie stawiać swoich najlepszych zawodników na Tomasza Goloba, który dzisiaj jest praktycznie nie do pokonania. Czyli tu można się odpuścić, można przyjąć zapewnik, gdyby nie defekt, że Tomasz Golob wygra wyścig i rzucić wszystko na szale w biegu 14? No, w każdym razie musi tak zdecydować. Przenosimy się do parkingu, jest Zdzisław Rutecki. Zdzisław Rutecki, kłania się. Podaje obsady 14 biegu. W kasku czerwonym Krystian Klecha. W kasku niebieskim Robert Sawina. Zastępuje Krzysztof Buczkowski. Bieg 15. W kasku czerwonym Piotr Potasiewicz. W kasku niebieskim Robert Kościecha. A więc mamy obsadę ze strony bydgoskiej Polonii. No rzeczywiście Buczkowski pokazał się w dzisiejszych zawodach po pierwszym biegu z dobrej strony. Pierwszy bieg wygrał zdecydowanie. Potem z Sajputinowym przywiózł wyścig na 3-3, jak dobrze spoglądamy w naszą tabelkę. Tak jest. No i Klecha tym ostatnim biegiem rzeczywiście pokazał, że stać go na wygranie z każdym. No i dlatego musiał zagrać wabank Zdziku Rutecki. No teraz czekamy na menadżera Roberta Kużdżała, co ogłosi. Robert Kużdżał, 14 wyścig Nichols Cup żółty i Dreml kasku białej. Tak. 15 wyścig Kołodziej z żółtym. Tomasz Golob, biały. No więc proszę Państwa, wszystko jasne. Nichols i Dreml tak? Będą przeciwnikami Klechy i Buczkowskiego. No jestem trochę zaskoczony, że postawiono na Dremla. Pierwszy wyścig 0, potem dwa razy zastępowany, potem znowu 0. No, nie wiem, czemu nie Jacek Golob na przykład? Czemu nie Klip, który podobno, jak mówił nie tak dawno, menedżer się rozjeżdżał na tym motocyklu? Ja bym postawił na Marcina Rępałę, który rzeczywiście przyzwoicie jechał w dzisiejszych zawodach. No dość ciekawa roszada ze strony menedżera Tarnowian. No jeżeli Klecha z Buczkowskim poradziliby się by sobie z Dremlem, pozostaje tylko do objechania Nichols, który dzisiaj też prezentuje się znakomicie. Trudno rozstrzygnąć, jak będzie wyglądał ten 14 wyścig, 15 wyścig. Przypomnijmy, Kołodziej, Tomasz Golob, para Tarnowian, Protasiewicz, Kościecha. Kościecha z pewnością będzie chciał się zrewanżować za ten defekt, wreszcie pokazać bydgoskiej publiczności. Jak sam mówił w wywiadach, bardzo chce przekonać do siebie tutaj kibiców przychodzących na ten stadion, kibiców, którzy jednak pamiętają go ze startów w Apatorze Toruń. Ty miałeś go szansę oglądać w Lotosie Gdańsk. No na pewno każdy zawodnik chce przed własną publicznością wypaść jak najlepiej. To są kibice, którzy praktycznie zapewniają byt tym zawodnikom, bo gdyby tych kochanych polskich kibiców nie było na stadionie, na pewno
sumy transferowe byłyby dużo niższe. Zawodnicy zdają sobie z tego sprawę i przed własną publicznością, gdzie w miejscu, powiedzmy, jazdy w Bydgoszczy pozyskuje nowych sponsorów. Dlatego tak barwne te kombinezony. No i sponsorzy też żądają wręcz przyzwoitej jazdy. A przypomnę, że Robert Kościecha przed tym spotkaniem wyjechał do Szwecji na tor piraterny, gdzie będzie jeździł w tym sezonie w barwach Ligi Szwedzkiej. Tam trenował, żeby przygotować się do tego spotkania. Zobaczymy, jak to przełoży się na ostatni wyścig, ale wracamy do parkingu. Tomasz Lorek i gorzowianin, który być może kiedyś będzie następcą Zenona Plecha. Tomasz Lorek, oddajemy Ci głos. Dziękuję, Marcinie. Ktoś, kto chce, niech wierzy. Ktoś, kto nie chce, też nie wierzy. Ale Paweł Chlip słucha przed każdymi zawodami Mieczysława Foga. To ostatnia niedziela. Ponoć ta muzyka Cię relaksuje. Mieciu Fog i ta ostatnia niedziela. Oby to nie była Twoja ostatnia niedziela na torze. Nie, no już nie, na pewno nie. No, jechałem już swoje 5 biegów tragicznie, ale jechałem. Mieczysław Fog, a ta ostatnia niedziela. No, słucham ją. Muzykoterapia? Nie, po prostu lubię tą piosenkę. Odpręża mnie trochę, o. Dzisiaj pożyczałeś sprzęt od Tomka Goloba, ale to była jawka. No a ty całe życie na GM-ie przypisany. Jak ty się na tym motocyklu spisujesz? No nie, no na pana Tomka motorze to trzeba umieć jeździć. Pan Tomek umie tylko na tym motorze w sumie jeździć. Jechałem potem na Jacka Goloba. No ale ewidentnie dzisiaj mi nie szło. No, tragedia. Jak nie mam o co się oprzeć, to ciężko mi jest. To nie są motory, to wydaje mi się, że dzisiaj po prostu ja nie mogę się dopasować do toru, a nie motor. Dziękuję pięknie. Dzięki, serdecznie. No jak słyszeliśmy na motorach pana Tomka Goloba, ale już było Jacka Goloba. Ale chociaż miło słychać, jak zawodnik potrafi się przyznać, że to on, a nie motocykl. Dobrze, popatrzmy i skupmy się na dwóch ostatnich wyścigach, które rozstrzygną losy tego spotkania. Bieg 14, Nichols i Drymle ze strony gości. Nichols kask żółty, najbliżej krawężnika, Drymle na trzecim torze w kasku białym. No i para gospodarzy, kask czerwony, Krystian Klecha, który wygrał fantastycznie poprzedni wyścig. No i Robert Sawina zastąpiony przez Krzysztofa Buczkowskiego, bo takie było w pierwszym momencie, taki był w pierwszym momencie awizowany skład biegu 14. Dwóch młodych żużlowców. Klecha pierwszy sezon w barwach bydgoskiej Polonii jako senior. Buczkowski ma być tym czarnym koniem, jak twierdzą i Bogdan Sawarski, i Leszek Tylinger, którzy tutaj budują od 2 lat, trzeba powiedzieć, z sukcesami bardzo rozsądnie, drużynę Budleksu Polonii Bydgoszcz. Nichols, Klecha, Dryml i Buczkowski. 40 do 38 przegrywają bydgoszczanie. Wyścig niezwykle istotny, czy rozstrzygnie już losy meczu. Popatrzmy, jeżeli wygrałem Tarnowianie 5-1, wówczas będzie po spotkaniu, ale świetnie Nichols, kapitalny atak Buczkowskiego, wstała cała publiczność i świetnie przy krawężniku zaatakował Klecha. Szybnął Nicholsa, staje publiczność, Nichols broni się przed atakami Klecha, ale Klecha poradził sobie w poprzednim meczu z Loranem, z Adamcem. Teraz radzi sobie z Nicholsem, fantastyczny manewr dwóch młodych bydgoskich żużlowców. No ciekawe, co zrobi stary wyjadacz Nichols. Na razie na trzecim miejscu, teraz rozpędził bardzo motocykl, szuka szeroko przyczepności, ale wykorzystanie konsekwentnie przy krawężniku, nabierają mocy ich silniki i zwiększają przewagę. Teraz skorygował swoje plany Scott Nichols, zszedł do krawężnika, ale ta strata, której nabawił się na poprzednim łuku, jest już spora. Wstaje bydgoska publiczność, bo to oznacza, że bydgoszczanie odzyskają prowadzenie przed ostatnim wyścigiem i naprawdę będzie tutaj wszystko możliwe. Krzysztof Buczkowski jedzie po 3 punkty. Wszyscy wstali z miejsc, bo kapitalnie zrobił to na pierwszym łuku i dowozi cenne zwycięstwo. Zanim Klecha 5-1 zawodzi pierwszy raz w meczu Nichols i kto wie, czy nie w najważniejszym momencie trzeci dowozi, czwarty do mety dojeżdża bezbarwny w tym spotkaniu Drym i nie wiem, czy to nie był błąd. No uważam, że Jacek Golob pokazał, że ma znakomite starty. Dla mnie było zaskoczeniem, że akurat zawodnika startowego, który może namieszać, przynajmniej na pierwszym łuku, nie został wystawiony. No, w końcu to decyzję podejmuje menadżer Tarnowa, nie my tutaj, i to może go dużo kosztować. No, Zdzisława Ruteckiego nie zawiódł, nie ma Andreas Jonssona, być może to, że Andreas Jonsson, a zbyt Goszczan zasłał, podjechał do szpitala, zmobilizowały jednak tych najmłodszych, którzy chcieli wziąć na swoje barki losy tego spotkania. No to, co mówiliśmy przed tym biegiem, znakomita jazda w poprzednim biegu Klechy. No, Buczkowski od samego początku znakomicie się spisuje.
No w każdym razie piękna, piękna jazda dwóch zawodników bydgoskiej Polonii. Buczkowski 3 punkty, Klecha 2, Scott Nichols 1, bez punktu Łukasz Drym. Jeszcze raz moment startu i popatrzmy na to, co zrobił w kasku niebieskim Buczkowski. No tu widzimy nie najgorszy start Scotta Nicholsa. Nie wiem dlaczego on się pchał tu bardzo szeroko na zewnętrzną. Wykorzystał to znakomicie Klecha przy krawężniku, przechodząc na drugą pozycję. No w tej fazie zawodów praktycznie przy krawężniku robi się ścieżka i wszyscy zawodnicy, którzy próbują ataku po szerokiej, nie znajdują tam żadnej przyczepności. Atakował przez, można powiedzieć, przez dwa okrążenia Nichols po szerokiej. No, następnie spróbował przy krawężniku i to dało mu troszeczkę zbliżenie się do rywali. Tu jeszcze raz powtórzony błąd Nicholsa, doświadczonego zawodnika wykorzystuje młody chłopak z Bydgoszczy, przechodzi na drugie miejsce, którego nie oddaje do mety. No i 41-43 wyszła na prowadzenie Bootlex Polonia Bydgoszcz. Przed ostatnim nominowanym biegiem prowadzi 2 punktami. Praktycznie wszystko tu się zmieniało jak w dobrym horrorze. Nie ma Andreasa Jonssona. No i ciekawe, czy Tomasz Golob da sobie wydrzeć komplet punktów? Czy obudzi się Protasiewicz? Czy zaskoczy Kościecha? Jest jeszcze Janusz Kołodziej, nie zapominajmy. Naprawdę dzisiaj prezentujący wysoką formę. No, mistrz Polski, wicemistrz Polski, naprawdę znakomici zawodnicy. Czy potrafią wygrać 5-1, żeby zapewnić swojej drużynie zwycięstwo? To jest wielki znak zapytania. Tort już zjedliśmy, teraz prawdziwy deser żużlowy przed nami. Ostatni wyścig, który zdecyduje o tym, kto skasuje 2 ligowe punkty. Być może będzie także remis, być może będzie podział punktów. Cały stadion na ulicy Sportowej 2 stoi, nikt nie siedzi, a my cieszymy się, że z transmisją trafiliśmy tak jak poprzednio. W 2 meczach do tej pory na antenie Polsatu Sport decydowały wyścigi nominowane. Tak jest również tym razem. Myślę, że również Państwo przed telewizorami czekają na to ostatnie rozstrzygnięcie. Popatrzmy, Protasiewicz. Golob najbliżej siatki, no i dwójka Kościecha oraz Kołodziej w kasku żółtym. Kapitalnie Golob i Protasiewicz, popatrzmy co się będzie działo, wypchnął Protasiewicz Kołodzieja. Golob szeroko rozpędza motocykl, czy zdąży przed Protasiewiczem, teraz Kołodziej będzie atakował wspólnie z Tomaszem Golobem. Tomasz Golob wypycha Piotra Protasiewicza, robi miejsce dla Kołodzieja i chyba 5-1 dla Tarnowian. Znów kontruje Protasiewicz, ale chyba nieco wystraszył się atakującego niesamowicie Tomasza Goloba. 5-1 prowadzą teraz Tarnowianie. No i trudno będzie odrobić Protasiewiczowi to, co rozstrzonił na drugim łuku pierwszego okrążenia. Nie liczy się zupełnie w walce Robert Kościecha i zanosi się na kolejne, trzecie zwycięstwo w historii Tarnowian w pojedynkach z bydgoską Polonią. Ale poczekajmy, wczoraj Lee Adams był bliski półfinału, zdefektował mu motocykl. A był murowanym kandydatem. Protasiewicz się teraz rozpędza. Na pewno będzie szukał swojej szansy do końca. Kołodziej kapitalnie zrobił to teraz. Wyczuł, co chce zrobić Protasiewicz. Ściął do krawężnika. Tomasz Golob przytrzymał Protasiewicza. 5-1 wygrywają Tarnowianie. Cały mecz również wygrywają goście z Tarnowa. Po raz trzeci wygrywają tu na torze w Bydgoszczy. Protasiewicz mógł coś zrobić. No znaczy się, uważam, że na pierwszym łuku popełnił błąd, co no, pozwoliło zawodnikom z Tarnowa wyjść na prowadzenie 5-1. No i praktycznie znakomita jazda Tomasza Goloba, który zrobił miejsce, wypchnął Piotra Protasiewicza na drugim łuku, zostawił miejsce przy krawężniku, w którym wpasował się Janusz Kołodziej. No i praktycznie rozegrali ten bieg po mistrzowsku. Znów czapki z głów przed Tomaszem Golobem, zaatakował ostro Protasiewicza, chciałbym zobaczyć powtórkę tego drugiego łuku. Ja pamiętam, kiedy tutaj walczyli parę lat temu o Mistrzostwo Polski indywidualne, ten dodatkowy bieg między nimi, kiedy najpierw Tomasz Golob ostro zaatakował, najpierw Protasiewicz ostro zaatakował Tomasza Goloba, temu się zrewanżował na kolejnym okrążeniu, Protasiewicz upadł. Golob został wykluczony, Protasiewicz został mistrzem Polski. Od tamtego czasu ta rywalizacja między nimi była zawsze bardzo ostra i na styku. Janusz Kołodziej, jemu piszemy 3 punkty, Tomasz Golob 2. W sumie z bonusem ma tych punktów 15. Bezsprzecznie bohater tego meczu. Powtórka za non play. No, ze startu widzimy, że bardzo dobrze Piotrek Protasiewicz wyszedł z pierwszego pola. Tu przy krawężniku jedzie bardzo dobrze. Szeroko Tomek Golob.
na trzeciej pozycji jedzie Janusz Kołodziej. Tu ścinają do krawężnika. Tu jeszcze jest na pierwszym miejscu Piotr Protasiewicz. Jednak zbyt późno wchodzi w łuk. Zostawia miejsca tyle Tomkowi Golobowi, który wykorzystał to bezlitośnie. Wszedł delikatnie pod niego, wypychając go szerzej. Otwierając, można powiedzieć, furtkę dla Janusza Kołodzieja przy krawężniku. Ten znakomicie się zrozumiał z Tomaszem. Wszedł w tą furtkę i było 5-1 już z wyjścia z drugiego łuku pierwszego okrążenia. Tu jeszcze raz mamy znakomity start Piotra przy krawężniku. Tam już prawdopodobnie się robi taka guma, tak zwany pas. No przykleiło, troszeczkę wypadł w tym momencie z tego pasa. Tu Tomasz Golob się napędził, jeszcze wpadł w tą kopkę. Może gdyby troszeczkę... Tam, gdzie Jonsson. Tak, może gdyby troszeczkę szybciej wszedł do krawężnika Piotr Protasiewicz, zamknąłby tym samym Tomasza, musiałby przymknąć gaz. No, tego nie zrobił. Wykorzystali to Tarnowianie znakomicie. I tym powiedzmy, zwycięstwem zapewnili zwycięstwo całego zespołu. To była ta nasza wisienka na tym dzisiejszym torcie. Fantastyczna jazda Tomasza Goloba. Po raz kolejny potwierdził, że tutaj w Bydgoszczy nie ma na niego mocnego. Tak się zastanawiam, czy Piotr Protasiewicz mógł coś zrobić, czy też nie, czy popełnił błąd, czy miał słabszy motocykl, ale być może powie o tym sam bohater tego meczu, Tomasz Lorek. Ciekawy jestem tej wypowiedzi Tomka odnośnie ataku na Piotra Protasiewicza i tego rozstrzygnięcia ostatniego łuku. Tomasz, mówił wcześniej Scotty Nichols, że jak się ma takiego specjalistę od tego toru, to nawet na twardym torze, jaki jest dzisiaj, można inspiracją nakarmić się i wyprzedzać po całym dystansie. Co ty o tym sądzisz? No rzeczywiście, dzisiaj zawody były, myślę, jedne z bardziej widowiskowych. Dużo ścigania, tasowania, różnych sztuczek na tym torze. Ja potwierdzam to, co powiedziałem kilka lat temu i teraz, i rok temu. Ten tor jest najlepszym torem. Wydaje mi się, że na świecie, jeśli chodzi o widowiskowość. Jest konsekwencja tak dobrana, że można robić wszystko na tym torze. I po dużej, po małej, środkiem, tam, gdzie kto chce jedzie, bezkolizyjnie o to chodzi. A cieszymy się, że wygraliśmy na wyjeździe. Mamy odrobione punkty z Leszna. Będziemy się starać dalej tak jechać. A myślę, że to jest dobry prognostyk na następne zawody i w ogóle na jakby tworzenie teamu, który jest nie do rozbicia. Tomasz, był moment w tym wyścigu decydującym, kiedy Pepe uciekł na drugim łuku i było strasznie trudno wejść i cokolwiek zrobić. Czy akcja pod łokieć Piotra była twoim zdaniem jak najbardziej fair? Jeszcze nie było żadnego kontaktu, poza tym trzeba jechać tam... Czysto? Tak, trzeba jechać tam, gdzie jest luka, czy można jechać. Ten tor dopuszcza takie sztuczki, poza tym nie było kontaktu, nie było nic takiego, co by się miało wydarzyć, poza tym chyba pełna kontrola i cieszymy się, że wygraliśmy. Pomagałeś dzisiaj Pawłowi Chlibowi, podstawiając mu swoją jawę. Czy były jeszcze jakieś inne porady z twojej strony? Pomagaliśmy sobie nawzajem. Chcieliśmy dobrze wypaść w tych zawodach, nie stracić jak najmniej ilość punktów małych. Okazało się, że wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy, a pomagamy sobie, bo o to chodzi. Przecież to jest drużyna i osoby, które ciężko na to pracują, a jeden zawodnik nie zrobi sukcesu. Średni sukces daje w zespole olbrzymi sukces i tym się kierujemy, także sobie pomagamy i nie wyliczamy sobie kto, gdzie, co i jak, na czym sprzęcie, bo po prostu chcemy zdobywać jak najwięcej punktów. Tomasz, skąd ten spokój u ciebie? To wczorajsze trzecie miejsce w Kirchhoff czy Melisse? Ja myślę, że to już tak będzie, powoli, ten spokój. Nie wypada mi się denerwować zbyt dużo lat. W tym wieku? Myślę, że tak i gdy to wezmę na większy spokój, myślę, że będzie wynik lepszy. Dzięki piękne. No i popatrzmy na ostateczną zdobycz punktową. Tomasz Golob 14, ale wiemy, że dopisujemy mu jeden punkt, ma tych punktów 15, bonusowy Janusz Kołodziej 14, Scott Nichols 11, Marcin Rępała 3, Jacek Golob 2, Paweł Chlip 2. No i widzimy, że trzech zawodników punktowało i wystarczyło to do tego, aby pokonać bydgoską Polonię 46-44, powtórzyć wynik z ostatniego finałowego spotkania. Krzysztof Puczkowski, co ciekawe, najmłodszy, jeden z najmłodszych zawodników, najlepszym żużlowcem Polonii Bydgoszcz 10 punktów, Piotr Protasiewicz 8, Krystian Klecha 7, dla niego również wielkie, wielkie pochwały, Robert Kościecha 7 wciąż. Nie jest to żużlowiec, którego spodziewali się tutaj bydgoscy działacze i kibice. Andreas Jonsson, wiemy o jego problemach, 6 punktów, 3 razy był drugi, odjechał do szpitala, Robert Sawina znów słabszy występ, Emil Sajfutinow 3 punkty, Marcin Jędrzejewski bez punktu.
No ja jestem pod wrażeniem tego... Tu niby punktowali wszyscy oprócz Jędrzejewskiego, ale nie punktowali, nie wygrywali wyścigów. Dokładnie tak, ja jestem pod wrażeniem młodego Rosjanina, naprawdę pokazał się z dobrej strony. No Buczkowski pojechał, można powiedzieć, rewelacyjnie, wygrał pierwszy bieg. Bardzo ważny bieg, 14 nominowany, też rozstrzygnęli na swoją korzyść z Klechą. No zabrakło tego, powiedzmy, punkciku, punktów Andreasa, punktów Piotra, punktów Roberta Kościechy. Sądzisz, że to wczorajsze niepowodzenie w Grand Prix odbiło się jednak na Protasiewiczu? Nie uważam, że dzisiaj jechał znakomicie, tylko ja uważam, że ten tor w dniu dzisiejszym, to co żeśmy widzieli, był bardzo twardy. To co powiedział Robert Chlip, to nie każdy się rodzi mistrzem, tak jak Tomasz Golob. On potrafi na tym torze w każdym miejscu pojechać. No, Robert nie miał się czego zaczepić. Oto nasze propozycje na następną kolejkę. Będziemy w Tarnowie. Będą mogli Państwo znów oglądać Tomasza Goloba i jego kolegów, Janusza Kołodzieja. Unia Tarnów kontra Atlas Wrocław. Złomrek z Częstochowa, Unia Lesznerow, Rybnik, Polonia Bydgoszcz i Adriana Apator Toruń, Marma Rzeszów. Na ten mecz do Tarnowa zapraszam Państwa od 16.50. Będziemy wspólnie z Zenonem Plechem obserwować kolejne pojedynki Tarnowian. Dziś to wszystko. Myślę, że po raz kolejny byli Państwo świadkami fascynującego meczu. Po raz kolejny rozstrzygnął bieg nominowany. Myślę, że niczego więcej nie możemy się spodziewać po kolejnym meczu w Tarnowie, bo przecież Atlas przyjedzie i z Krampem, i z Kampelem. No na pewno będzie to ciekawe widowisko w barwach Unitarnów pojedzie Tony Rickardson, no i bracia Golobowie. No podejrzewam, że tam się czuje znakomicie. No i ja bynajmniej w to wierzę. Za uwagę dziękuję. Zenon Plech. Marcin Świerdek. Do zobaczenia, do usłyszenia.